O historii EU zaprasza na relację wideo i podcast z debaty online poświęconej sytuacji uniwersytetów we współczesnej Polsce w kontekście działań władz podejmowanych wobec Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Debata nosi tytuł Rozum, wyobraźnia, odpowiedzialność. Uniwersytet krytyczny i zaangażowany. Gośćmi portalu o historii EU są profesor Tadeusz Gadacz, profesor Janusz Majcherek, profesor Jacek Chrobaczyński. Rozmowę prowadzi doktor habilitowana Ewa Solska. Spotkanie online odbyło się na portalu o historii EU w poniedziałek 31 maja 2021 roku o godzinie 17. Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu o historii EU oraz na naszych profilach społecznościowych Facebook, Twitter, cda.pl, a także na kanale YouTube. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu doktor habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry, witamy Państwa na spotkaniu w cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych, które organizujemy na portalu o historii EU. Tym spotkaniom patronuje Towarzystwo Historiograficzne i Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Dzisiaj porozmawiamy o uniwersytecie i to spotkanie inauguruje cykl, który planujemy zorganizować wokół tego tematu. Państwo widzą w tytule pewne pojęcia, kategorie rozum, wyobraźnia, odpowiedzialność, uniwersytet krytyczny i zaangażowany i wokół tych wątków będziemy zapewne się poruszać na tym i na kolejnych spotkaniach. Natomiast dzisiejsze spotkanie poświęcimy sytuacji bardzo niepokojącej, bo niestety symptomatycznej w Polsce, mianowicie temu, co dzieje się na Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zapewne poruszymy też wątki kontekstowe, a więc nazwijmy to politykę, sprawy związane z polityką naukową w Polsce obecnie i kwestie dotyczące poczynań obecnego ministra edukacji i nauki, ministra Czarnka. Przedstawię krótko gości dzisiejszego spotkania, ale najpierw dwa słowa organizacyjne dla porządku. Zapraszamy do zadawania pytań i wpisywania komentarzy na czacie. Pytania będziemy odczytywać na bieżąco, a więc proszę się nie krępować, proszę być przygotowanym. Pan profesor Jacek Chrobaczyński jest historykiem, tutaj w obszarze badań i nauczania koncentruje się na najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, okupacji niemieckiej oraz sowieckiej. Zajmuje się również historią regionalną i lokalną, historią dwudziestowiecznego Krakowa, dziejami wojennego i konspiracyjnego szkolnictwa polskiego w latach 1939-45. Bada postawy i zachowania społeczeństwa w kontekście codzienności i prywatności, także stosunki polsko-żydowskie i badania nad Holokaustem. Zajmuje się również biografistyką, socjo- i psychohistorią, antropologią historyczną. Jest współpracownikiem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współpracował także z Instytutem Pamięci Narodowej.
Jeżeli chodzi o afiliację, profesor Chrobaczyński jest kierownikiem Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. I teraz sprostowanie właśnie, do kiedy, panie profesorze? Byłem kierownikiem. Niestety profesora wśród wielu innych badaczy, uczonych i nauczycieli akademickich dotyka redukcja pracowników. Oficjalny powód, wiek emerytalny i tak zwany program naprawczy, różnie również nazywany i mylnie nazywany, ale o tym będziemy właśnie mówić. Także de jure profesor jest jeszcze pracownikiem do września bieżącego roku, do końca września bieżącego roku, pracownikiem uczelni. Powiemy, z jakimi problemami, także jeżeli chodzi o studentów, zwłaszcza jeżeli chodzi o studentów, doktorantów, to się wiąże. Pan profesor Tadeusz Gadacz jest filozofem, religioznawcą, historykiem filozofii współczesnej, etykiem. Jest również współtwórcą i wieloletnim pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Filozofii w Kolegium Civitas w Warszawie. Jest również pracownikiem naukowym na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie, w Katedrze Badań nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Etycznego. Wspomnę też, że wykładał na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve. Od 2019 roku jest również radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Profesor Janusz Majcherek, filozof, socjolog, do dzisiaj zdaje się formalnie, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Dokładnie dzisiaj, ostatni dzień mojej dopełnienia tej funkcji. Tak jest. Jest kierownikiem Katedry Socjologii i Kultury. Czy to jest podobna sytuacja jak u profesora Chrobaczyńskiego? Tak, z tego stanowiska mnie nie odwoływano. Jeszcze nie odwołano. 30 września jestem jeszcze wciąż pracownikiem Uniwersytetu i Instytutu, w związku z tym być może to oznacza, że wciąż jestem kierownikiem Katedry Socjologii i Kultury. Rozumiem. Jeżeli chodzi o obszary badań i nauczania, filozofia, socjologia kultury, filozofia polityczna i społeczna, jeżeli chodzi o zajęcia dydaktyczne, które pan profesor prowadzi w ostatnich latach, warto o tym wspomnieć. Dla socjologów wykłada filozofię, dla historyków antropologię kulturową, dla socjologów i studentów podyplomowych system społeczno-polityczny III Rzeczpospolitej, seminarium magisterskie w obszarze socjologii kultury, socjologii polityki i socjologii moralności. Na początku jeszcze wspomnę, że profesor Gadacz i profesor Chrobaczyński są czynnymi użytkownikami mediów społecznościowych, mają swoje konta na Facebooku i zresztą dzięki ich wpisom mniej więcej możemy być na bieżąco w odniesieniu do sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym. No, profesor Majcherek przygląda się mediom społecznościowym, jak rozumiem, z pewnego dystansu. Dla socjologa to lepsza perspektywa. Tak? Chyba tak. Ale jasne. Jeszcze pozwoli pani, dodam jedną dla mnie niezwykle ważną rzecz w tym towarzystwie. Otóż w 1998 roku odbywał się kolejny zjazd historyków polskich. I wtedy opublikowałem w dzienniku Rzeczpospolita, z którym wówczas regularnie współpracowałem, duży, sążnisty tekst pod tytułem Poprawka z historii. Tekst rewizjonistyczny. No nie będę go teraz streszczał, można jeszcze go chyba tam gdzieś w archiwach Rzeczpospolitej odnaleźć. I uwaga, tekst ten został w tymże samym roku uznany za najlepszy tekst publicystyczny w konkursie Grand Press, organizowanym przez miesięcznik branżowy Press. A więc mam też pewną legitymację, żeby występować pośród historyków i w dostojnym gronie historyków. Super, wspaniała legitymacja i dziękuję za to przypomnienie, bardzo przydatne, z całą pewnością ja też sobie poszukam tego tekstu. Dobrze. Szanowni panowie profesorowie, przechodzimy do naszego tematu. Pytanie krótkie, sytuacja na Uniwersytecie Pedagogicznym, co się właściwie dzieje i dlaczego się dzieje?
Ja bym proponowała w ten sposób. Najpierw zacznijmy od ogólniejszego spojrzenia może historyka profesora Chrobaczyńskiego, chodzi o cały uniwersytet, a później podejrzewam, że skupimy się na Instytucie Filozofii i Socjologii, bo tutaj te zmiany, nazwijmy to tak, dotykają ten instytut w szczególności. Mam takie wrażenie z lektury, także w mediach. Więc zapraszam, pan profesor Jacek Chrobaczyński. Okej, dziękuję bardzo. Witam państwa raz. No, muszę powiedzieć, że dla mnie to jest rzecz niepojęta. Niepojęta, niewyobrażalna. Ja w tej uczelni zameldowałem się, mówiąc nieładnie, we wrześniu 1969 roku. I we wrześniu żegnam się z tą uczelnią. Mam więc sporą perspektywę. Znalazłem się w tej uczelni zupełnie przypadkowo, ponieważ no tak jak wielu, nie dostałem się na prawo i trzeba było coś zacząć studiować. I wydawało mi się, że to na krótko, ale okazało się, że na dłużej. Przeszedłem całą drogę awansową w tym uniwersytecie. Łącznie z funkcjami dziekańskimi, prorektorskimi i tak dalej. A nawet napisałem fragment monografii tej uczelni, ponieważ to jest uczelnia szczególna, wyrazista, szczególnie w tym początkowym okresie. Przypomnę, że wyższe szkoły pedagogiczne powstały w związku z nową sytuacją rodzącego się PRL-u, no i miały zrównoważyć kształcenie nauczycieli na odpowiednim, w odpowiedniej formie uniwersyteckie kształcenie, no co oznaczało pewną barwę, kolor i tak dalej, ale to jest uczelnia, która w ciągu 75 lat jednak osiągnęła pewien pułap liczony tym, co w nauce jest fundamentalne. To znaczy uprawnieniami doktoryzowania, habilitowania, profesura i tak dalej, i tak dalej. I mocno chciałbym podkreślić kontekst Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ w początkowym okresie te relacje były dość skomplikowane, bym powiedział. Obecności uniwersyteckiej w tej uczelni, dopóki to pierwsze pokolenie się nie sprawdziło, nie przygotowało, nie osiągnęło stopni naukowych. Ale moje pokolenie osiągnęło coś, co bardzo mnie cieszy. Otóż to pokolenie, a jestem równolatkiem z Andrzejem Falbą, a myśmy się zbliżyli w sensie merytorycznym, intelektualnym, powiedziałbym równościowym. To jest niezwykle istotna rzecz, nie tylko dla Instytutu Historii, no, generalnie dla części kierunku. Robimy różne rzeczy, wspólne rzeczy i to jest niewątpliwy sukces. Natomiast to, co się stało, czy to, co się dzieje, bo my mamy sytuację dynamiczną, mnie osobiście przeraża. Ja ostatni raz w uczelni byłem dokładnie 11 marca ubiegłego roku, kiedy zaczynała się pandemia. Ja nie pojawiłem się na uczelni, poza online. Problem polega na tym, że od 1 września mamy nową ekipę rządzącą, nowego rektora, polonistę, nie pierwszego zresztą na tym stanowisku. Mamy nowy Senat, mamy też nowość w związku z reformą pana Gowina, czyli jak to nasz pan kanclerz mówi, Radę Nadzorczą, i kiedy mu tłumaczymy korporacja, że to jest zupełnie coś innego. No i zaczęły się rzeczy niebywałe, bym powiedział. Janusz, pan profesor Majcherek doświadcza tego w takiej, powiedziałbym, perspektywie dyrektora Instytutu, który został no wyraziście. Mnie się przytrafiła inna rzecz. Ja oczywiście
Pamiętam o swoim PESEL-u, czasem do niego zaglądam, ale sporo osób mówi lepiej nie zaglądać, bo się ma spokojniejsze nerwy. Dostałem pocztą zawiadomienie od pana rektora, który mnie zawiadamiał, że zmienia moje dotychczasowe zatrudnienie na czas nieokreślony, typowy, na czas z 3-miesięcznym wypowiedzeniem do końca września tego roku. Mnie to trochę ścięło z nóg, muszę powiedzieć, ponieważ ja zdawałem sobie sprawę, że ten transfer wiekowy jest w uczelni istotny, ale wydawało mi się, że to powinno zupełnie inaczej wyglądać, tym bardziej, że co roku rozmawiałem z dyrekcją instytutu, czy są ze mnie zadowoleni, czy mogę to robić. To są problemy, które za chwilę będą wybuchać. Otwarte nowe przewody doktorów, procedury habilitacyjne, w których uczestniczę i tak dalej, i tak dalej. I gdybym miał to ocenić, a dość aktywnie opisuję te rzeczy czasem na wspomnianym Facebooku, to ja myślę, że można by powiedzieć tak, nasz nowy rektor nie dorósł do pierwszej togi w uczelni. Nie dorósł, bo ta pierwsza toga to nie jest tylko inny senatu. Zresztą za mojego prorektorowania ta uczelnia dopiero dorobiła się tu. Dopiero wtedy, na początku lat 90. Otóż to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest następująca. Otóż otoczenie pana rektora jest otoczeniem myślącym kategoriami właśnie tej formuły korpo. Tak jakbyśmy produkowali guziki i tak dalej. Tu w tym gronie nie trzeba tłumaczyć, a czym jest uniwersytet. No to akademicki, to Tadeusz znacznie lepiej to rozpoznaje. Co to jest? Przepraszam za romantyczne uniesienie. No, świątynia nauki, która na podstawie badań kształci nowe pokolenia. Więc to takie uderzenie obuchem, to wypędzenie, bo ja uważam, że rektor mnie wypędził, a nie zwolnił. To jest grupa także jego nauczycieli z jego macierzystego Instytutu Polonistyki, którzy prowadzili go z doktoratem, z habilitacją, później z profesurą. I to jest ostatnia rzecz, która mnie naprawdę bardzo boli. Arogancja. Janusz doda strach, ale strach jest konsekwencją tych pierwszych poczynań. Wystarczyło 4 miesiące, żeby wybuchła w uczelni wojna domowa. De facto wojna domowa. Wojna strachu, wojna zniszczenia, braku zaufania i podziałów wewnętrznych. Będą odbudowywane przez lata. Ja przyszedłem na uczelnię po marcu 68 roku. Nie jestem pokoleniem marcowym. Widziałem tę obecność marcowych docentów. W strukturze uczelni, ile lat trwa wychodzenie i porządkowanie. Nauka nie znosi skrótu. A skoro nie znosi, to tym bardziej władza uczelniana powinna mieć tego pełną świadomość. Nie może rektor stać tyłem do środowiska, a w moim przekonaniu stoi tyłem do środowiska, a przodem do kilku dosłownie. Ja pomijam tych, którzy lojalnie się tam zachowują, piszą listy pochwalne i tak dalej, i tak dalej. To tyle na początek, jeżeli można. A trochę gorzko było to. Jasne. Bardzo dziękuję. Pan profesor Tadeusz Gadacz, pan przygląda się temu bardzo uważnie. Z wpisów między innymi także na Facebooku, ale także z wywiadów różnych wynika, że no, jest pan przejęty tą sytuacją. Jak pan ją widzi? Jestem przejęty z wielu powodów. Przede wszystkim osobistego, ponieważ razem z profesorem Majcherkiem budowaliśmy ten instytut w zasadzie od podstaw. Ja byłem dyrektorem 2 kadencje, 8 lat pracy poświęciłem na przejście od sytuacji, w której Instytut miał tylko uprawnienia licencjackie, do sytuacji, w której
uzyskaliśmy uprawnienia doktorskie, uzyskaliśmy najwyższą ocenę jako instytut. Moja ostatnia doktorantka, która się obroniła właśnie w Instytucie Filozofii, Monika Adamczyk, napisała doktorat po niemiecku, otrzymała najlepsze stypendia, pracowała kilka lat w archiwach Husserla w Niemczech, gdzie badała rękopisy i prawdopodobnie za 2 lata zostanie dyrektorem archiwum Edyty Stein w Niemczech, w Kolonii, co pokazuje poziom jej wykształcenia, prawda? Także europejski poziom wykształcenia, skoro tego rodzaju jej stanowisko się proponuje i jej publikacje tak są, byśmy powiedział, oceniane. I teraz to się po prostu wszystko niszczy, mówiąc krótko. Ja tam sprowadziłem wybitnych profesorów, wybitnych młodych ludzi. Między innymi pracuję w Instytucie tłumaczy uczty Platona z Greki, który organizuje co roku ogólnopolskie akademie platońskie dla doktorantów. Tam pracuje młodszy kolega, który za swoją książkę doktorską otrzymał nagrodę imienia księdza Tischnera, bardzo prestiżową, prawda? Sam dramatycznie postanowił się w jakiś sposób złączyć z kolegami, którzy odchodzą i chce zrezygnować, być może już sam zrezygnował z pracy w instytucie. Pomimo dodam, tego, pan Miłosz Puczydłowski, to była głośna książka, tak. Religia i sekularyzm, współczesny spór o sekularyzację z 2017 roku, bardzo dobra książka. Jest jednym z najlepszych dydaktyków w instytucie. Nie chcę używać wielkich słów, ale w moim przekonaniu to jest postawa człowieka, która przypomina mi Sokratesa, prawda, który jest pryncypialny w stosunku do zasad i tych zasad się trzyma. I można by długo jeszcze mówić o tym i widzę, jak to nasze dzieło, ta nasza praca ulega zniszczeniu. Janusz w większym stopniu budował tą część socjologiczną, ja bardziej filozoficzną. Ale także moje zaangażowanie wynika z faktu, że od wielu, wielu lat staram się bronić idei klasycznego uniwersytetu. Dużo o tym piszę. Kiedy miałem wykład inauguracyjny właśnie na Uniwersytecie Pedagogicznym, jeszcze za poprzedniego rektora, profesora Śliwy, o roli uniwersytetu. Założyłem tam, w tym uniwersytecie, Interdyscyplinarny Instytut Badań Edukacyjnych, którego celem było wypracowanie zupełnie nowego sposobu kształcenia nauczycieli w Polsce. Mieliśmy przygotowany materiał do tego, by stworzyć nową ustawę kształcącą nowoczesny sposób nauczycieli, żeby wejść wreszcie z tego dołka, w którym wybór zawodu nauczyciela w zasadzie jest negatywny, a stał się absolutnie pozytywny. Wystarczyłoby tę reformę wprowadzić, by w ciągu, nie wiem, 6-8 lat zacząć uzyskiwać zupełnie nową kadrę nauczycieli, co ma fundamentalne znaczenie w ogóle dla kształcenia w Polsce i zmiany społecznej mentalności. I to niestety wszystko za sobą zostawiłem, a przyznam, że zostawiłem szczęśliwie, bo gdybym dalej tam pracował, a ja jestem w tym samym wieku co Janusz Majcherek, to prawdopodobnie byłbym już zwolniony. Wtedy właśnie jako pracownikowi tegoż instytutu Ministerstwo Kultury zaproponowało mi wykład zamykający Kongres Kultury w Krakowie, Kultury Polskiej. Uczestniczyłem w Kongresie Kultury Akademickiej. I nie toleruję, nie mogę tolerować tego, o czym mówił Jacek. Mianowicie uniwersytet nie może być korporacją. My nie możemy produkować slotów. Uniwersytet był i musi być przestrzenią wolności i zaufania. Kiedyś, gdy miałem wykład inauguracyjny z humanistyki na Uniwersytecie w Szczecinie, pozwoliłem sobie na taki żart, w którym stwierdziłem, że gdybym dzisiaj miał w swoim instytucie Immanuela Kanta, to musiałbym co 4 lata dać mu negatywną ocenę, ponieważ po objęciu katedry logiki i metafizyki na Uniwersytecie w Królewcu przez 11 lat nie przyniósł żadnych punktów uczelni, niczego nie opublikował. Po 11 latach pojawiła się Krytyka czystego rozumu. I nikomu nie przyszło do głowy wtedy, żeby uczonego profesora zwalniać, dlatego że on nie produkuje. Zwróćmy uwagę, że to technokratyczne podejście do uczelni, które reprezentuje pan kanclerz, związane jest z faktem, że można wymienić
także ekonomicznie jednego profesora na czterech doktorów. Tylko że uniwersytet był zawsze podobny do zakładu rzemieślniczego. Ja tak byłem kształcony przez profesora Tischnera, przez profesor Barbarę Skargę, przez wybitnych profesorów, którzy wprowadzali mnie jako asystenta, młodego kolegę, nie tylko uczelni, ale w swój dom, w swój świat. Ja uczyłem się od nich życia, ja uczyłem się od nich zasad moralnych, przyzwoitości. I teraz, jeśli braknie profesorów, to ich się na rynku nie kupi. Oczywiście czterech doktorów może uzyskać grant na 3 miliony poświęcony budowaniu relacji społecznych przy budowie autostrady A1. Tylko jakie to ma znaczenie naukowe? I dlatego użyję takiej oto metafory, mianowicie dla mnie uniwersytet jest podobny do dobrej winnicy, w której sadzi się najlepsze szczepy i czeka dziesiątki lat, aż one zaczną przynosić owoce. I nie wolno takiej winnicy wyciąć. Jeśli się wytnie, to tam pozostanie tylko ugór, niestety. Można się tylko zastanawiać nad inną kwestią. I to już występuje trochę bardziej jako polityk Koalicji Obywatelskiej. Mianowicie mam wrażenie, że jedną z zasadniczych przyczyn tego, co się dzieje na Uniwersytecie Pedagogicznym, jest próba przejęcia uniwersytetu. Hanna Arendt w wielu swoich tekstach pisała, że są trzy instytucje, które bronią przed totalitaryzmem. To są wolne media, to są niezależne sądy i to są autonomiczne uczelnie. Wiemy, co się stało z tymi największymi sądami w Polsce, wiemy, co się stało z publicznymi mediami. Do tej pory uczelnie były mimo wszystko, cokolwiek by nie powiedzieć, jednak pod parasolem ochronnym ministra Gowina, dopóki był ministrem nauki. Kiedy nastał minister Czarnek, zauważyliśmy harce, które się zaczęły, a to próby wprowadzenia sieci kopernikańskiej, które natrafiły na opór Polskiej Akademii Nauk, niektórych wielkich uniwersytetów. I nagle się okazało, że z pewnych powodów personalnych ten eksperyment udaje się na Uniwersytecie Pedagogicznym. I teraz ja nie wiem, co jest tego celem. Czy próba przetestowania na jednym uniwersytecie konkretnego środowiska, prawda, jakie będą reakcje na przykład trasy polityków, środowisk naukowych, środowisk społecznych, czy będzie opór, prawda, czy będzie można te same narzędzia zastosować dalej na innych uczelniach, żeby je przejmować. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że kontekst jest polityczny, związany z obecnym obozem władzy. To bardzo wyraźnie widać, w kogo się uderza, jeśli chodzi o zwolnienia i kogo się przyjmuje, mówiąc krótko, na te zwolnione stanowiska. Bo to, że nie chodzi tutaj absolutnie o żadną sytuację finansową, to już dzisiaj dobrze wiemy, bo mieliśmy możliwość dotarcia do dokumentów księgowych. Wiemy, że uczelnia nie ma absolutnie żadnych problemów finansowych i to nie jest żadną przyczyną, to jest po prostu tylko zasłona dymna i parawa. Natomiast rozporządzenie pana rektora, który zlecił kanclerzowi, czyli odpowiedzialnemu właściwie za finanse, odpowiedzialność za zwolnienia, pozwolę sobie porównać do takiej oto metafory, jakby ordynator szpitala zlecił dyrektorowi finansowemu to, kto ma stać przy stole operacyjnym i pozwalał mu na to, by na przykład stały tam salowe, prawda, albo pielęgniarki na przykład i operowały pacjenta, bo niestety tak to wygląda. To jest, wydaje mi się, w skali od 89 roku niewyobrażalne w Polsce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze, szczególnie za słowa o uniwersytecie. Prawie 20 lat temu wyszła taka książka, niestety ona nie miała jakiegoś szerokiego dźwięku, Tadeusza Sławka, Antygona w świecie korporacji. No właśnie ten tytuł bardzo dużo mówi, on oczywiście będzie aktualny jeszcze długo. Nie wiem, jak długo będą jeszcze trwały uniwersytety, bo jeszcze je mamy. Prawda? Ale do czego to zmierza? No, ja mimo wszystko mam nadzieję, że ten kryzys wywołany sytuacją polityczną przede wszystkim minie, no, bo nie można w nieskończoność, cytując poetę Świetlickiego w jednym z wierszy. Pan profesor Janusz Majcherek, bardzo proszę o głos w tej sprawie. Technokratyzacja i korporacjonizacja uniwersytetów jest wielką zmorą. Punktoza i grantoza jest przekleństwem. To, w co żeśmy się wpakowali, to jest rzeczywiście jakaś ślepa uliczka. Tylko że gdyby stosować takie kryteria ściśle technokratyczne, owe sloty nieszczęsne, o których wspomniał pan profesor Kadacz,
to okazuje się, że one nie za bardzo tutaj mają zastosowanie do tej sytuacji w Uniwersytecie Pedagogicznym. Tak, najpierw kanclerz powoływał się na to, że sytuacja finansowa Uniwersytetu jest marna, w związku z tym, czy w ogóle wręcz beznadziejna w pierwotnej wersji. W związku z tym trzeba dokonywać radykalnych działań, a w ramach radykalnych działań mieszczą się też zwolnienia pracowników. Otóż po pewnym czasie się z tego zaczął wycofywać, bo tak jak słusznie zauważa pan profesor Gadacz, rozliczne pokazujące się dokumenty wykazywały, że żadnych problemów finansowych nie ma. Zatem w jednej ze swoich publicznych wypowiedzi dla stacji telewizyjnej stwierdził, że zwalniani są pracownicy, którzy są wypaleni, którzy już nie mają potencjału naukowego, którzy nie są produktywni. Proszę państwa, no ja się trochę śmieję z tego, dlatego że właśnie w tej chwili w wydawnictwie PWN leży moja przyjęta do druku książka z pozytywnymi recenzjami i rekomendacjami profesorów Hausnera i Balcerowicza. 100 punktów, tak informuję, chyba wszyscy się orientują. Prestiżowe wydawnictwo, dobrzy recenzenci, tak? I mój, że tak powiem, ostatni urobek. Więc gdyby takimi kryteriami się posługiwali, no to właściwie powinienem się jakoś uchować. Bo przecież jeżeli oni mnie wyrzucą, to ja tej książki już nie zaliczę do dorobku Uniwersytetu Pedagogicznego. Ja ją niejako zabiorę ze sobą, prawda, do jakiegoś nowego miejsca pracy. Mamy perspektywę ewaluacyjną. To też wszyscy o tym wiedzą. Też możemy się na to zrzymać. W ogóle te praktyki parametryzacji, wszelakiej ewaluacji w uniwersytetach, to jest też zmora, bo też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile w tym jest biurokracji, ile jest też pewnego rodzaju mistyfikacji, ile właśnie naciągania kryteriów i owej punktozy, grantozy nieszczęsnej. No ale jeżeli nawet już tak jest, to proszę państwa, 8 profesorów uczelnianych i tytularnych zwalnianych jest z Instytutu Filozofii i Socjologii. To jest 1/3 całej profesury instytutowej. To jest 1/3 całej profesury. W Instytucie Filozofii i Socjologii było dotychczas 6 profesorów tytularnych. Zwalnianych jest 4. No przecież to jest właśnie uderzenie w ten potencjał naukowy, w ten potencjał ewaluacyjny, no, w cały ten potencjał i zasób kadrowy, który przysparzał Instytutowi i Uniwersytetowi no, tych nieszczęsnych punktów, tych grantów, prawda? Przecież podali do zwolnienia człowieka, profesora, który realizuje bardzo poważny grant związany z tłumaczeniami Kierkegaarda. Chodzi o profesora grantu, Antoniego Szweda, prawda? Tak jest, tak jest. Mhm. I z tego grantu uczelnia ma realne zyski, bo ma odpis, prawda? No więc gdyby nawet zastosować te nieszczęsne, nieadekwatne do oceny uniwersytetu, błędne kryteria technokratyczno-korporacjonistyczne, to decyzje podejmowane przez władze Uniwersytetu Pedagogicznego są z tego punktu widzenia błędne. Natomiast pytanie, po co oni to robią? Niektórzy mnie przestrzegają z moich znajomych, ty nie polityzuj tej historii, nie nakładaj na to politycznych kryteriów. Okej, mogę się powstrzymywać i nie powtarzać na przykład, że przez 2 lata uprawiana w Uniwersytecie Pedagogicznym kampania propagandowa realizowana przez szefa lokalnej Solidarności, uczelnianej Solidarności pod hasłem UP w ruinie, no może innymi słowy, ale mniej więcej w tym stylu, no to jest prosty analogon pewnej sytuacji politycznej w Polsce, prawda? To, że pojawia się tam Ryszard Terlecki, jego kolega, no to jest jakaś afiliacja polityczna. To, że kanclerz pośród rozmaitych działań, jakie w ramach owej radykalnej restrukturyzacji trzeba rzekomo przeprowadzić, wymienia odebranie doktoratu honorowego Adamowi Michnikowi, to też chyba ma jakąś wymowę polityczną. Ale dobra, ja się mogę od tego powstrzymywać. Ja mogę uznać, że tu nie ma polityki, że tu jest po prostu sitwa. No to nie wiem, co gorsze. No bo jeżeli to polega na tym, że sitwa towarzysko-rodzinna wyrzuca jednych ludzi po to, żeby tam osadzić swoich, no to czy ja wiem, czy to jest mniej, czy bardziej kompromitujące
niż wtedy, gdybyśmy przyjęli, że to jest po prostu polityczna dintojra. Nie wiem zatem, co jest gorsze. Nie wiem, czy opanowanie uniwersytetu przez totumpackich Czarnka, przez różnych zwolenników opcji narodowo-katolickiej, patriotyczno-wyklętej, tak? Czy owa rodzinno-towarzyska sitwa, sitwa swojaków, ów familiarny amoralizm, prawda, który polega na tym, że preferujemy swoich, zatrudniamy swoich, wciskamy gdzie się da swoich. Nie wiem, co jest gorsze, ale jedno i drugie, to mogę powiedzieć z całą pewnością i chyba wszyscy się ze mną zgodzą, jest dla uniwersytetu jako instytucji, nie tylko Uniwersytetu Pedagogicznego, po prostu szalenie szkodliwe i destrukcyjne. Jasne, dziękuję. Panie profesorze, dobrze, nie polityzujmy, mówmy o faktach w takim razie. Wspomniane zostały trzy postacie, które w zasadzie kierują tymi zmianami na uniwersytecie. Przede wszystkim rektor. I chciałby się powiedzieć, ale to byłoby zbyt proste, tak mi się wydaje w tej sytuacji, że największa wina stoi po stronie rektora. Zgodnie z porządkiem, jakie wnosi prawo o szkolnictwie wyższym obecne, tak by to wyglądało, ale chyba to jest zbyt prosta ocena. Rektor Borek, niezależnie od jego poglądów politycznych, no przyszedł, o ile mi wiadomo, z obietnicą rzeczywiście przede wszystkim uporządkowania pewnych problemów, domniemanych problemów, czy rzekomych wreszcie problemów finansowych uczelni. Po interpelacjach posłów, po pytaniach do rektora, przede wszystkim posłów Lewicy, między innymi Macieja Gduli. Tak, Macieja Gduli jeszcze wspomnę jeszcze o jednym nazwisku. Dali Gosek-Popioł. Pani Dali Gosek-Popiołek i ich ustaleniach, że 2020 rok jest już całkiem stabilny. Można przedstawiać twarde liczby. Rosnące aktywy, papiery wartościowe o 6 milionów złotych względem 2019. O 29 milionów złotych środki pieniężne w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk działalności operacyjnej o 9 milionów złotych. W tym momencie długotrwałe zobowiązania finansowe, więc te nieszczęsne składki ZUS-owskie, jak się domyślam, mają wynosić jedynie 7 tysięcy złotych. To są ustalenia twarde. Pytanie było do rektora w takim razie, jaki jest powód zwalniania naukowców? Jeszcze w kontekście no, tego algorytmu Gowina, prawda, czyli liczby studentów. To przepraszam, jeżeli wolno, to jeszcze jedna uwaga a propos tej sytuacji finansowej. Ponieważ zgodnie z wymogiem ustawowym rok w rok przygotowywany jest zewnętrzny audyt przez firmę audytorską. Wyniki, raport z tego audytu miał być ogłoszony 27 maja i na ten dzień Rada Uczelni zwołała swoje posiedzenie, żeby móc na gorąco i na bieżąco ten audyt skomentować, podsumować, ustosunkować się do niego. Otóż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że audyt będzie wielką porażką obecnych władz. To znaczy wykaże, że nie było żadnej zapaści, kryzysu i katastrofy finansowej. Tak jest. Co się dzieje w związku z tym, przypomnę, 27 maja już minął. Otóż okazuje się, że termin opublikowania tego raportu został przesunięty na 15 czerwca. Jak to mówią wiewiórki, tak twierdzą, czy ptaki ćwierkają, no, że rektor miał udział w podjęciu decyzji o przesunięciu terminu publikacji tego raportu, co tym bardziej uprawdopodabniałoby, że raport będzie dla niego niekorzystny, to znaczy będzie korzystny dla uczelni i ostatecznie zdemistyfikuje i obnaży kłamstwo związane z trudną sytuacją finansową uczelni. To jeszcze tylko a propos uzupełnienia tego rzekomo podstawowego powodu tych działań, które są w uczelni podejmowane, czyli trudnej rzekomo sytuacji finansowej. Tak jest. Też jeszcze tutaj dopowiadając, w kontekście ważnej interpelacji posła Marka Sowy z PO, który po prostu wystosował pytanie do Ministerstwa Edukacji. Czy rzeczywiście uniwersytet jest objęty programem naprawczym tak zwanym? Trzeba spełnić pewne kryteria. To jest to 20% strat, które dotyczą
dotacji pomocowych z ministerstwa, natomiast tego kryterium uniwersytet nie spełnia. Natomiast wasz kanclerz swój program restrukturyzacyjny właśnie nazwał w ten sposób, popełniając na pewno świadomie manipulacje. Oczywiście ministerstwo odpowiedziało wprost, odpowiedziało prawdziwie. Nie ma żadnego programu naprawczego ze strony ministerstwa skierowanego do uniwersytetu. A więc ten powód redukcji zatrudnienia odpada znowu, prawda? To jest fakt. Jeżeli można, mogę? Ja doświadczyłem tego w trakcie kampanii wyborczej, ponieważ w związku z reformą pana Gowina, ja w pewnym momencie po wejściu tej reformy stałem się w części niepełnosprawny naukowo. Otóż zasiadałem w różnych gremiach, prowadziłem doktoraty, habilitacje, recenzje, ale nie mogłem głosować, nie mogłem wybierać, ponieważ wiek w związku z decyzjami to miał, ale mówiąc nieładnie, robiłem trochę, przepraszam za slang, za arcybiskupa rezydenta, to znaczy proszę zebrania jako najstarszy senior, prawda, i tak dalej. I miałem okazję w sensie, powiedziałbym, merytorycznym przysłuchiwać się całej kampanii, nie będąc zaangażowany, bo każdy, kto rzuca głos za rektorem, jakoś jest zaangażowany. Interesowała mnie bardziej sytuacja i konteksty kandydatów i tak dalej, i tak dalej. Otóż to nie były dobre wybory, ponieważ ta dyscyplina, kandydaci i tak dalej, ale rektor Borek, który pełnił funkcję wtedy szefa dyscypliny, wszystkich, że uniwersytet jest pewną świętością, że uniwersytet wymaga oczywiście pewnych zmian, ale stabilizacja, to o czym mówił Tadeusz, to znaczy ta relacja, którą każdy z nas doświadczył. Mistrz uczeń to przechodzenie przez dziesiątki lat przez swojego mistrza, który otwierał drzwi jedne, drugie, trzecie. Pokazywał, to jest mój współpracownik, to jest mój uczeń. Przyjmijcie go. Ja miałem to, poruszałem się po kręgu Polskiej Akademii Nauk od profesora Długopolskiego przez Madajczyka, Szarotę i inni. I problem polega na tym, że 1 września, kiedy nowa ekipa podjęła swoje działania, myśmy zostali w potworny sposób zaskoczeni drastycznymi działaniami, które nie stały w kampanii wyborczej. Rektor nie mówił, wyrzucę 8 u Janusza. Rektor nie mówił, zrobię porządek ze swoimi profesorami, którzy mnie prowadzili w polonistyce. Przecież z polonistyki wywodziło się przed nim 3 rektorów. Rektor Danek, rektor Faron i rektor Uryga. Tam on wzrasta w środowisku, w którym z jednej strony Instytut Filologii Polskiej, który jest najmocniejszym instytutem naukowym, w którym dojrzewały różne rzeczy, skąd się także wywodził minister Faron, był przez ministrem chyba w rządzie Rakowskiego, to Janusz mnie poprawi, jak się pomylił, edukacji. I my, mówię o grupie, która się tym interesuje, jesteśmy zaskakiwani dokumentami, które później usilnie weryfikujemy, prosimy, analizujemy i co się okazuje? Że na końcu, tak jak ja, na końcu jest dwuja dla rektora, dwuja dla kanclerza, a może nawet z wykrzyknikiem, ponieważ dokumenty fundamentalne, o których mówiła Ewa i które są wyłożone czarno na białym, pokazują, że przez 2 lata trwała potworna kampania pewnego pana związkowca przeciwko poprzedniemu rektorowi. Chciałbym zapytać... Profesorowi Karolczakowi, tak? Kazimierzowi Karolczakowi, tak. Został wyrzucony natychmiast, nawet do 70 nie dobije,
i też drogą pocztową, bo on mieszka w Kresienku tym na Dunaju. Otóż chciałbym stanąć twarzą w twarz z rektorem Borkiem i zapytać go, jak pan rektor powiesi pod koniec kadencji, takiej czy innej, swój portret obok portretu Karolina w sali senackiej. Przecież to, co się działo w poczcie wewnątrz uczelnianej, to prześladowanie Karolczaka. To, co zresztą później wyszło po posiedzeniu, dokumenty, które w poradzie uczelni, kiedy profesor Przewinda napisał dramatyczny wprost list, który się rozszedł. Otóż ja uważam, że z jednej strony oczywiście rektor Borek jest w jakimś stopniu zasadniczym, fundamentalnym, odpowiedzialny, bo Gowin dał mu władzę i osłabił pola typowe uniwersyteckie, takie jak i Rada. Senat i Rada, tak. Przesunął akcent na rektora. Problem polega na tym, że rektor musi mieć świadomość tego, to o czym mówiłem, świadomość odpowiedzialności. Przecież u nas jest 17 tysięcy studentów, 1500 pracowników. To jest potężne. To są specyficznie zorganizowane grupy badawcze, przekrojowe, awansowe grupy przecież, naukowe, finansowe także, bo badania wymagają. Janusz mówił o książce. Ja mam dokładnie tę samą sytuację. 50-arkuszowa książka o Krakowie wojny i okupacji kończy się drukować. Jak się skończy drukować po wrześniu, mimo że dziekan Borek dał na nią pieniądze, wysłał mi jeszcze informację. Życzę dalszych, jako dziekan, życzę dalszych kolejnych książek. No i we wstępie będzie ujęty, bo pieniądze nie swoje, ale dziekańskie dał. Otóż ja zwracam uwagę na to, że na naszych oczach przewraca się nie tylko dorobek, nie tylko historia Uniwersytetu Pedagogicznego, ale przewraca się konstrukt zasadniczy uniwersytetu, uniwersytet. To od początku mistrz uczeń, najpierw nauka, dialogiczność, rzetelność badań, później dydaktyka akademicka, wolność badań, wolność edukacji, wolność kultury, stanowienie. Otóż jeżeli to zostało tutaj jako przylądek czy przyczółek pewien wyłapane, jeżeli to jest laboratorium, naprawdę, bo wtedy zostaną tylko ci, co jest prawidłowością. Janusz może mnie poprawić. Zawsze Hanna Arendt tu wspominana w korzeniach totalitaryzmu mocno podkreślała. To nie jest tak, że jakaś banda bierze za twarz poczciwe społeczeństwo. To wewnątrz tego społeczeństwa są siły, środki, ludzie zainteresowani, którzy dają przyzwolenie, lojalizm, wspierają, korzystają z beneficjenci. Otóż my o tym też musimy pamiętać. Odpowiedzialność za tych, którzy stoją za nami. Moich doktorantów, habilitantów, nie mam w tej chwili magistrantów, ale to są otwarte przewody. Ci w tej chwili piszą do mnie i pytają się, co z nami będzie. Czy pan... To jest dramatyczna sytuacja. Można się postawić na miejscu tych doktorantów. No. Co oni mają zrobić w takiej sytuacji? Kończy się procedura 18 mojego doktoranta, ale 5 ma otwarte przewody. W różnej konfiguracji. Szkoła doktorska pyta, co my zrobimy? W jaki sposób będziemy realizować te rzeczy? Ja mam doktorantów z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, bo mamy umowę w kształceniu części tych To samo. Dyrektor pyta, no, czy umowa obowiązuje? Czy to będzie bezpieczne dla nich. Nawet recenzenci, moi przyjaciele pytają, no dobrze, jak ciebie tam nie będzie, nie będziesz miał uprawnień, to my co mamy tam robić? Bo przecież komisje pracują, wyznaczają te pola. W związku z tym, to jest sytuacja wielowektorowa,
i niezwykle skomplikowana, bo ona się dokonuje na żywym organizmie. Ostatnim ogniwem będzie dramat zapisów na pierwszy rok studiów. Nie wierzę w to, że matka, ojciec nie ostrzegą. Chłopcze, córko, nie idź tam. Oni nie potrafią funkcjonować jako... Oni się tam biją między sobą. Tam jest nieodpowiedzialny rektor. Tam są rzeczy, które są niegodne uniwersytetu. Popatrz, co się dzieje w mediach. Przecież dzień uniwersytet jest na pierwszej linii. Jak nie frontu, to jakieś bijatyki, jakieś nazwisk i tak dalej, i tak dalej. Jedno jest społecznością przerażoną, ponieważ ja się nie dziwię młodym ludziom. Będę pracował, nie będę. Powiem słowo więcej, co to będzie. No to jest przystosowanie. Każdy socjolog to wie, że przystosowanie się do trudnej sytuacji i walka z tą sytuacją to nie są asymetryczne rzeczy. Większość inaczej się zachowuje. Muszę powiedzieć, że mnie to przeraża. I jeszcze jedno. Zobaczyłem Janusza stojącego na schodach uniwersytetu ze łzami w oczach, bo muszę powiedzieć, że mnie szlak trafił. Przepraszam bardzo. Ale to było, chłopaki nie płaczą, ale miałem dosyć. Zaczął 35 lat poświęciłem temu uniwersytetowi i te łzy zostaną ze mną na zawsze. Mhm. Można ewentualnie jeszcze? Oczywiście, panie profesorze, tak, bardzo proszę. Ja myślę, że też należałoby zwrócić uwagę na coś, o czym Jacek przed chwilą wspomniał, mianowicie na naruszenie etosu uniwersytetu i to wielowymiarowe naruszenie, dlatego że no, uniwersytet był zawsze miejscem wspólnoty raczej, prawda? Hierarchia odgrywała tylko rolę w sensie naukowym, pozycji naukowej. Natomiast ja zawsze postrzegałem to miejsce jako miejsce dialogu. I teraz, jeśli rzeczywiście byłaby taka sytuacja, że gdybym był rektorem i widział, że są problemy ekonomiczne, to pierwsze, co bym zrobił, dokonałbym audytu, rozpoznałbym przyczyny tych kryzysów ekonomicznych i jak najszerzej prowadziłbym konsultacje z wszystkimi dyrektorami instytutów, dziekanami, profesorami, prawda, po to, by tę sytuację uzdrowić, przede wszystkim uczciwie wyłożyć karty na stół, powiedzieć jak jest. Natomiast tutaj rektor się od razu, od samego początku stawił w radykalnej opozycji wobec większości pracowników uniwersytetu. Prawda? Otoczył się grupą, która go wspiera, na zasadzie bym powiedział wojny, a nie rozmowy. I wynikające z tego no, sytuacje no, dla mnie porażające. No, jeśli stawiająca opór grupa studentów zanosi petycję do rektoratu, prawda, i natrafia na piątek, w którym rektor nie przyjmuje studentów, w związku z tym wchodzą do gabinetu pana kanclerza, a on ich wyrzuca jak śmieci, studentów, prawda, nawet wzywa policję. To ja przepraszam, to jest prywatny jego folwark, on policję wzywa, bo on tak uważa najwyraźniej, prawda, jest zdumiewające. A jeden z dziekanów, dokładnie Wydziału Pedagogicznego, dzwoni do pani doktor habilitowanej, która jest Białorusinką z pochodzenia i mówi do niej językiem, który właściwie się ociera o rasizm. Odwołuje się do jej korzeni. Prawda? Pani jest w Polsce, pani je chleb polski. Dlaczego pani protestuje? Dlaczego pani informacje rozbiła? To jest poniżej krytyki. Ja rozumiem, że emocje buzują. Tak jak profesor Majcherek mówił, że ludzie się boją, prawda? No ale no jednak no my mamy dawać jakiś przykład. To też jest kwestia do przedyskutowania, mianowicie roli inteligencji w społeczeństwie, odpowiedzialności. Ja byłem kształcony właśnie w ten sposób, że my mamy jako uczeni, jako akademicy pewną odpowiedzialność. My mamy być świadkami pewnych wzorców kulturowych, bo jeśli nie my, to kto? Politycy? Prawda? A tutaj nagle się okazuje, że wszystkie te wzorce się łamie, że po prostu zaczyna się normalna wysłucha. Zupełnie mnie to wytrąca z równowagi, nie ukrywam. Pan profesor Janusz Majcherek, ja bym prosiła o takie spojrzenie i socjologa, i filozofa właśnie na ten strach na uczelni.
I być może jednym z tropów będą osoby już tutaj wspomniane, ich nazwiska jeszcze nie padły, ale mówi się o nich i ciągle się wokół nich krąży. Kanclerz Krzysztof Wąsowicz i pan przewodniczący Solidarności na UP Jan Władysław Frok. Czy to jest ten trop albo jeden z tropów? Niedawno kanclerz rozesłał do wszystkich pracowników uniwersytetu zawiadomienie, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szkalowania uczelni. Z paragrafu 212 kodeksu karnego, tego osławionego paragrafu, który od wielu, wielu lat jest już przedmiotem rozlicznej kontrowersji, ponieważ na podstawie tego paragrafu ścigane są osoby, które się wypowiadają krytycznie o funkcjonariuszach publicznych. Dotyczyło to także już i prezydenta Rzeczypospolitej i innych funkcjonariuszy. Otóż na podstawie tego samego paragrafu prokuratura wszczęła, tak informował kanclerz, postępowanie wobec osób rozsiewających informacje czy rozsiewających pomówienia szkalujące uniwersytet. Ewidentne zastraszanie. No, zastraszanie jest ewidentne, a na dodatek w tym ukryta jest, oględnie mówiąc, pewna nieścisłość, mianowicie no, prokuratura nie wszczęła śledztwa, tylko potwierdziła, że otrzymała takie zawiadomienie, czyli że ktoś z uniwersytetu zawiadomił prokuraturę o tym, że uniwersytet jest szkalowany i wzywa prokuraturę do tego, żeby ścigała. No proszę Państwa, sama Pani powiedziała, to jest oczywiście ewidentne zastraszenie. W ogóle sam fakt, że w uniwersytecie, więc w instytucji, która jest przeznaczona, jest powołana do tego, żeby konfrontować poglądy, dawać swobodę wypowiedzi, stanowić forum wymiany myśli, panuje atmosfera takiego zastraszenia, że pracownicy naukowi z tytułami naukowymi, stopniami naukowymi boją się wyrażać swoją opinię, boją się, lękają się wyrazić swoje zdanie, boją się otworzyć usta, to jest dla uniwersytetu nie tylko destrukcyjne, to jest po prostu zabójcze. I sądzę, że wygrzebanie się z tego, tak jak powiedział profesor Chrobaczyński, zajmie wiele lat, o ile w ogóle będzie możliwe. Bo to byłoby możliwe dopiero wtedy, jeżeli ta atmosfera strachu zostanie wyeliminowana. Ale to jeszcze nie wystarczy, bo to ludzie musieliby w sobie odbudować tę odwagę myślenia, odwagę mówienia, odwagę konfrontowania swoich poglądów. Bo to jest istota uniwersytetu. To jest istota pracy uniwersyteckiej. Uniwersytet zastraszony. Uniwersytet, którego pracownicy boją się wyrażać swoje myśli. Lękają się wypowiedzieć swoje opinie. To jest po prostu klęska, katastrofa o niewyobrażalnych konsekwencjach. Tak. Ja może coś powiem, dobrze? Bo akurat piszę teraz taką dużą monografię o dobromyślności, o myśleniu i złu po Auschwitz-Kołymie. I tam kwestia uniwersytetu odgrywa kluczową rolę, począwszy od zaangażowania części uczonych niemieckich w faszyzm, od Martina Heideggera. I widzę, że w zasadzie sytuacja się powiela, że kiedy pojawia się jakiś kryzys radykalny, także związany z pewną ideologizacją przestrzeni edukacyjnej, to wtedy w zasadzie środowisko zaczyna się dzielić na trzy grupy. Mianowicie pierwsza, która myśli dogmatycznie i w zasadzie powtarza ideę władzy. W tej samej grupie są cynicy, którzy absolutnie w te idee nowe nie wierzą, ale wykorzystują je do realizacji swoich ambicji chorych, kariery, być może nawet korzyści ekonomicznych. W trzeciej grupie, też niestety nielicznej, to jest właśnie cały problem. Pojawiają się ci, którzy myślą krytycznie, mają odwagę, tak jak Szymon Poczydłowski, stać koło studentów i mówić publicznie, co o tym myślą, wiedząc, co ryzykują, jakie koszty poniosą z tego tytułu. A niestety większość konformistycznie się podporządkowuje i mówi, nie, my nie jesteśmy ani za, ani przeciw, ale my musimy żyć, my musimy się dostosować, prawda? I wysyła się sygnały takie, jak kot przechodzący przez podwórko psa, prawda, które na niego szczeka, pokazuje pewne sygnały, że ja nie jestem wrogiem, prawda, że to nie o mnie chodzi tak naprawdę. I jak sobie to przetestowałem, począwszy od faszyzmu, przez komunizm i obecną sytuację, to mi się to absolutnie powtarza.
prawda? Bo przykładem jednego myśliciela właśnie w okresie faszyzmu to był Heidegger. Do dzisiaj nie wiemy, czy on był dogmatykiem faszystowskim, czy cynikiem, który uważał, że wykorzysta Hitlera do przebudowy Uniwersytetu Niemieckiego. Po trzeciej stronie mamy Hannę Arendt, ale przede wszystkim Dietricha Bonhoeffera, słynnego filozofa i teologa protestanckiego, który od samego początku mówił, co myśli o faszyzmie, przestrzegał przed jego niebezpieczeństwami. Przerywano mu audycje radiowe, zwolniono go z uniwersytetu i ostatecznie, kiedy odkryto, że spiskuje w grupie Canarisa, powieszono go w obozie koncentracyjnym. A cała reszta, jak na przykład Karl Jaspers, nie należał do partii, ale też publicznie nic nie mówił. Jak trzeba było, to podpisywał Heil Hitler pod listem, żeby utrzymać etat na uniwersytecie. A w okresie komunizmu Tadeusz Kroński pisze artykuł: marksizm jest nieprzezwyciężalną ideologią naszych czasów. Wyorzemy z głów polskiej inteligencji pługami wolny rynek i gospodarkę. A potem część naszych kolegów, Leszek Kołakowski, Baczko, Bauman, dojrzewają i po marcu 68 roku, co się dzieje, no wylatują z uniwersytetu, muszą emigrować. A na czym polegało polskie hajlowanie? No tak jak mój kolega Andrzej Przyłębski, jak chciał dostać paszport, to się okazało, że podpisał umowę o współpracy. Albo trzeba było, jak ktoś chciał opublikować książkę w oficjalnym wydawnictwie, jak mój nieżyjący kolega profesor Adam Węgrzycki, to musiał dopisać na końcu akapit Scheller a Lenin. Wszyscy wiedzieli, że to nie jest akces do marksizmu. Że to jest taki mały kroczek, prawda, pewne ustępstwo, który dajemy do zrozumienia, no, że chcemy jakoś w tej przestrzeni funkcjonować. Prawda? A teraz zobaczmy, co się dzieje. W środowisku sędziowskim, dziennikarskim, w muzealnictwie. I to samo niestety zobaczmy, dzieje się i tutaj, prawda? Nagle pojawiają się osoby, które piszą o rektorze Borku jako, nie wiem, o nowym Konarskim, który zmieni w ogóle kształcenie na uniwersytecie. Są osoby takie jak Janusz, jak Miłosz Poczydłowski, które ryzykują i publicznie bronią uniwersytetu. Ale niestety, wszystko się sprawdza. Większość po prostu nabiera wody w usta. No nie chcę mówić, powiedzmy, o takiej prostej tezie, tak? O takim banale. No wiatr historii znowu wieje, tyle że nisko, tak? Natomiast jeszcze wspomnę o książce Juliana Bendy, bo należałoby ją wspomnieć w tym kontekście. To jest książka z 27 roku, Zdrada klerków. Mniej więcej o tym mówi, o tych małych ustępstwach. On tam pisał dosłownie tak, że ci ludzie, którzy znajdują przyjemność w uprawianiu sztuk, nauk, spekulacji filozoficznych i tak dalej, w pewnym momencie angażują się w życie polityczne na różny sposób, opowiadając się po stronie jakiejś ideologii. Tak? Powtarza się to. I to jest oczywiście pewna zagadka, która być może, jej tajemnica na tym polega, że za każdym razem w jakiś sposób ma inne rozwiązanie, ale to ona się ciągle powtarza, ona ciągle wraca. Ja bym to dopowiedział, jeżeli można, może nie tyle o powtarzalności, bo jako historyk... No tak. Historia się nie powtarza. Ale cykliczność w procesie historycznym, niepowtarzalna, ale cykliczność w sensie pewnych sytuacji po prostu. Tak jest. A jest pokusą. I to niekoniecznie tylko w systemie autorytarnym, reżimowym. W sytuacji także jest pokusą, ponieważ jest łatwością. Nabywanie uprawnień władczych rujnuje człowieka, jeżeli nie ma tego przekonania, że inni mogą mieć rację. Dlatego też społeczeństwa nie są czarno-białe, są daleko bardziej zróżnicowane. Krystyna Kersten, której miałem przyjemność uczestniczyć w seminarium, zawsze porównywała społeczeństwa tego typu, o których mówił Tadeusz też, prawda, kiedy przyszli aresztować, prawda, i tak dalej. Mówiła, to jest kalejdoskop, taki odpustowy kalejdoskop. Ruszam nim, a szkiełka się zmieniają konfiguracje. To jest społeczeństwo, które podlega działaniom, zmienia postawy, ma swoje strategie postępowania. Społeczność mniejsza, większa, mikro. Problem jest jeden. Chciałbym na to
mocno zwrócić uwagę, uniwersytet ma być dialogiczny, a nie monologiczny. Jak uniwersytet monologiczny przestaje dialogować, otwierać się na innych, to przestaje pełnić swoją funkcję. Zastraszenie to jest jeden z elementów, ale dla mnie takim wskazaniem zawodowym jest ostatnie zdanie Giordano Bruno. Kult nauki, a jednak się kręci. To jest zdanie idea dla uniwersytetu. Płonę, kończę życie, ale jednak wierzę w naukę. Nauka jest fundamentem. Rozwiązywanie problemów via nauka. I jeżeli uniwersytet to odepchnie od siebie, albo da sobie odepchnąć, to będzie się podnosił przez lata. Przez lata. I ostatnia uwaga. Jeżeli to jest próba laboratoryjna, a Ewa mówiła o kopernikańskim pomyśle, prawda? Teraz pewnie do tego przejdziemy, bo oczywiście musimy to umieścić w jakimś kontekście, tak. Mhm. Pan i tak dalej, i tak dalej. No to mamy sekwencję wydarzeń, które nie trudno zdefiniować od strony celów, narzędzi, a skutki przewidujemy. Dziękuję. Jasne. Proszę panów, no tak jak wspomniałam, to się nie dzieje w próżni oczywiście i rzecz jasna ten główny kontekst i ta główna przestrzeń jest polityczna i od tego nie uciekniemy, wręcz przeciwnie, tylko dobrze było to odpowiednio objaśnić i wydaje mi się, że przepraszam, że użyję tej metafory, ona mi się mimo wszystko podoba, metafora Steve'a Jobsa, łączenie kropek, że tych kropek w odniesieniu do obecnej sytuacji politycznej w Polsce zaczyna być coraz więcej w odniesieniu do uniwersytetów w ogóle. I dostrzegając między nimi połączenia, zaczynamy widzieć całkiem logiczną całość niestety. Skoncentrujemy się na jednej przestrzeni, na przestrzeni polityki naukowej obecnie. I tak jak wspomniałam na początku o poczynaniach ministra edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnka. Najpierw proste pytanie, panowie profesorowie, właściwie waszym zdaniem, czego on chce? Czy mówiąc kolokwialnie, co go naprawdę kręci? Ja wspomnę jeszcze, no na porządku, to jest stosunkowo młody jeszcze człowiek, ale 11 czerwca kończy 44 lata. Ma wiek zatem mickiewiczowsko-mesjanistyczny i coś go ewidentnie kręci. Tym wszystkim, prawda? Bardzo proszę. To nie jest sprawa jednoznaczna, jeżeli wolno się w tej sprawie. Bardzo proszę. To nie jest sprawa jednoznaczna, dlatego że w ekipie obecnie rządzącej są profesorowie, którzy mają dłuższy staż niż Przemysław Czarnek i robili w swoim życiu różne rzeczy. No weźmy na przykład ministra kultury. Ministra kultury, który wyszedł ze środowisk NGO-sów i to jeszcze ekologicznych NGO-sów, tak? Badał te organizacje i stowarzyszenia, te pozarządowe organizacje, będąc ich aktywnym członkiem. Teraz jest z kolei silnie przywiązany do ekipy, która wszystkie NGO-sy zwalcza albo próbuje podporządkować. Preferuje zwłaszcza te o profilu narodowo-katolickim, a ekologów uważa na równi z cyklistami i kim tam jeszcze za jakichś wykolejeńców ludzi niewartych wsparcia ze strony państwa. Co się stało? Co się stało z tym człowiekiem? Otóż Przemysław Czarnek, jak powiedziałem, ma staż o wiele krótszy, ale jego habilitacja to jest manifest wolnorynkowca. To jest manifest libertarianizmu. To jest manifest, w którym on pisze o tym, że rozdawnictwo pieniędzy obywatelom to jest marnotrawstwo i bezeceństwo. Tak? Przekupywanie obywateli pieniędzmi, rozdawanie pieniędzy, to jest sprzeczne z elementarnymi wymogami racjonalności ekonomicznej. No teraz jest członkiem ekipy, która robi to na wielką skalę i dzięki temu utrzymuje się przy władzy. Zatem, jeżeli można takie przykłady mnożyć, osób, które 3, 4, 5 lat temu
pisały, mówiły coś zupełnie innego. Przecież to są czasami przez media wyciągane takie kwiatki, prawda? Co mówili jakiś czas temu? Co mówił Mateusz Morawiecki, kiedy był doradcą Donalda Tuska? A nawet co mówił, kiedy go podsłuchiwano w restauracji Sowa, tam o tym za przeproszeniem, za miskę ryżu, tak? Otóż, no co się stało z tymi ludźmi? Co się stało, że w to poszli? Andrzej Zybertowicz, fenomenalna, nie waham się tego powiedzieć, znakomita habilitacja, Przemoc i Poznanie, książka o wielkiej wartości. No i co? No i potem uwikłał się w jakieś badania nad służbami, te służby mu zawróciły w głowie i w tej chwili no smutna jakaś taka kariera, bo ja wiem jak to nazwać, kariera polityczna. Nie chcę mnożyć przykładów, ale jest wiele takich właśnie karier, losów, osób z tytułami czy stopniami naukowymi, które wplątały się w tą ekipę, włączyły się w to wszystko. I pytanie o ich motywację jest naprawdę trudne. To nie jest tak jednoznaczne, że oto mamy do czynienia z fanatykami, którzy od zawsze, z dogmatykami, jak mówi Tadeusz Gadacz, z dogmatykami, którzy po prostu wyznają pewien określony światopogląd, są wierni pewnej doktrynie. Nie zawsze są wierni. Właśnie niekiedy przeskakują z jednej doktryny w drugą. I jeszcze tylko na koniec w drugą stronę. Otóż z kolei pewien profesor medycyny, po opuszczeniu tej ekipy, bo zaczęli mu się osobiście czepiać, tak, że dokonuje rzekomo zabiegów na abortowanych płodach, czy coś w tym sensie. Tak? Zaczęli się do niego czepiać. To go oburzyło, wystąpił z tej ekipy i teraz pisze, że to jest towarzystwo spod ciemnej gwiazdy. Że wszystkich inwigilują, że na wszystkich zbierają haki. No i dziennikarze przytomnie pytają, ale panie profesorze, to pan dwa lata temu pan tego nie widział? Tego nie widział, tak. Trzy lata temu pan tego nie widział? Panu nie przeszkadza. No więc nie jest to łatwe. Nie jest to proste wytłumaczyć, co tymi ludźmi kieruje, jaka jest motywacja. Pan co gadacz, polemika będzie? Tak. Nie. Znaczy ja chciałem tylko dołożyć coś z tego, czym mówił Janusz Mejcherek, mianowicie cytując słynną piosenkę Kaczmarskiego, co się stało z moją klasą, bo to są moi koledzy z młodości, z którymi zakładałem Instytut Badań Politycznych, bardzo nowoczesną instytucję na UJ-cie, z ogromnymi ambicjami przekładów i publikacji pierwszych ważnych, kluczowych, klasycznych dzieł filozofii politycznej. To był właśnie Jarosław Gowin, to był Ryszard Legutko, z którymi współpracowaliśmy. To był obecny europoseł PiS-u, także, ale to, co mnie najbardziej boli, to moi koledzy, którzy wychowywali się u tego samego mistrza, u księdza profesora Tischnera, Aleksander Bobko, jego uczeń, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i senator ostatniej kadencji, prawda, który powiedzmy zachowywał się dość przyzwoicie, bo wstrzymywał się często od głosowania, ale do dzisiaj wiemy, że popiera te formacje. Profesor Zbigniew Stawrowski, który do dzisiaj jest dyrektorem Instytutu Badawczego księdza Tischnera w Krakowie, który w Trybunale Julii Przyłębskiej wygłosił wykład i stwierdził w nim, że trójpodział władzy jest sprawą umowną, na co profesor Cor powiedział, że gdyby usłyszał od studenta taką informację, to by dał mu dwóje z egzaminu. Więc czy Andrzej Przyłębski, prawda, bywałem w ich domu, znałem Julię Przyłębską. Jeździliśmy razem na konferencję. Andrzej Przyłębski zorganizował mi bardzo prestiżową debatę z Gianni Vattimo na Uniwersytecie w Berlinie. Teraz ja nie mam ochoty im podać ręki w całej tej sytuacji. Ale pani pytała o Czarnka. To znaczy ja myślę, że no jednak musimy powiedzieć o kontekście, a według mnie kontekst jest taki, że od momentu przejęcia władzy przez to ugrupowanie polityczne mamy do czynienia z radykalną przebudową mitologiczną państwa. Mitologiczną, tak jak mówię, bo na nią się głównie zwraca uwagę i próbuje się stworzyć nowy mit z nowym bohaterem, który tę mitologię zapoczątkowuje, z nową interpretacją historii. I zwróćmy uwagę, że do tego wielkiego projektu mitologicznego wciąga się właściwie wszystkie instytucje państwowe. Media, muzea, prawda, zmienia dyrektorów w tych muzeach, jeśli coś się nie zgadza z linią
właśnie tej budowanej narracji mitologicznej. Następnie swoje własne środowiska społeczne, którym się głównie narodowe, prawda, przydziela środki, tak jak to robi pan minister kultury. No i prawdopodobnie teraz też przyszedł czas na naukę. Nie wiem dlaczego Uniwersytet Pedagogiczny, ale to mi bardzo pasuje na przykład do kwestii kształcenia nowych kadr w przedmiocie poświęconym kształceniu do życia rodzinnego, prawda? Z odpowiednim, do życia w rodzinie, tak. Tak, prawda, wymodelowanym wizją tego życia rodzinnego, tych wartości, które się broni i tak dalej, i tak dalej. No więc w moim przekonaniu to radykalnie utrudnia jakikolwiek dialog społeczny w Polsce, dlatego że jak wiemy mitologia oparta jest na wierze. I w związku z tym albo ktoś wierzy i przynależy do tego mitu, a jeśli nie przynależy, no to tak jak powiedział pan Morawiecki całkiem niedawno do opozycji, że ona jest opozycją zewnętrzną. Prawda, mu się to wymknęło, ale słusznie, no bo ona jest poza mitu, mówiąc krótko, prawda? I podam tylko może bardzo prosty przykład, dlaczego dialog jest niemożliwy. Ja bym chętnie porozmawiał z politykami strony przeciwnej, w jakim celu my dokonujemy przekopu Mierzei Wiśla. Prawda? Niech specjaliści od wojskowości i bezpieczeństwa mi wyjaśnią, że to ma absolutnie strategiczne znaczenie militarne. Obawiam się, że nie. Niech mi wyjaśnią to specjaliści od gospodarki morskiej, prawda, i ekonomii. Przypuszczam, że to też nie ma żadnego znaczenia. Więc prawdopodobnie to ma znaczenie mitologiczne. Chodzi o wbudowanie tego mitu przekopu, prawda, znowu wbudowanie Wielkiej Polski. Tylko czy my chcemy płacić na to tak grube pieniądze? No ale o tym się nie dyskutuje, prawda? Więc prawdopodobnie pan Czarnek dlatego został wybrany na to stanowisko, bo ono jest dość ważne. Jak wiemy, edukacja jest bardzo ważnym obszarem życia społecznego, także z punktu widzenia ideologii. I on właśnie, chyba tak mi się wydaje, przeku temu, tak wynika z jego rozmaitych decyzji, prawda? Na przykład zmiany w podręcznikach, nowych lektur, nowej narracji historycznej, że on po prostu wciąga szkolnictwo i naukę dokładnie właśnie w tę perspektywę budowy tego nowego, nie wiem, której RP, prawda, i tego nowego mitu. Tego nowego projektu, absolutnie. Pan profesor zapytał, dlaczego Uniwersytet Pedagogiczny, jest kilka tropów tutaj bardzo wyraźnych. Po pierwsze właśnie to, Uniwersytet Pedagogiczny ma kształcić nauczycieli przyszłych, którzy będą przybudować świadomość. Tak. No, dla nowych ludzi, tak? Odpowiednią świadomość klasową. Odpowiednią świadomość nowych obywateli, prawda? Cały Polski Ład, nowy Polski Ład w edukacji, jak takie hasło minister Czarnek właśnie tego dotyczy. Ale jest jeszcze jeden trop. Oczywiście Narodowy Program Kopernikański. Tam jest pomysł, jeden z kilku punktów kluczowych, czy kamieni milowych tego programu. Międzynarodowa Akademia Kopernikańska, która ma się składać z 6 kolegiów, jedno kolegium filozofii i teologii w Krakowie. I pomysł był taki, żeby dokonać połączenia Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Papieskiego. Oczywiście te wszystkie zabiegi są z tym związane, tak mi się wydaje, łącznie ze wymianą kadr po prostu. Tak, bo przecież po zwolnionych nauczycielach nie zostaną puste miejsca. Ponieważ to nie jest powszechnie wiadome, kilka miesięcy temu, zanim w ogóle cała ta sprawa wybuchła na Uniwersytecie Pedagogicznym, dowiedziałem się od dziekana Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jana Pawła II, księdza profesora Jagieły, że Uniwersytet Pedagogiczny zwrócił się do nich z prośbą o przejęcie kilku etatów. On wtedy był zdziwiony całą tą propozycją, mówił, że nie bardzo rozumie, bo przecież my mamy tutaj swój wydział, prawda, mamy własnych profesorów. Ja też kompletnie nie wiedziałem, dlaczego taka propozycja padła, no ale teraz te nitki mi się zaczynają łączyć, prawda? Okazuje się, że cały ten proces był przygotowywany dużo, dużo wcześniej. Dużo wcześniej. To musiało być, nie wiem, pół roku wcześniej, prawda, albo nawet jeszcze wcześniej. I być może, tak jak pani mówi, ma rację, prawda, w kontekście tego projektu nowego, łączenia teologii z filozofią. Tak. Ale popatrzmy, to też w tym kontekście trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach, mianowicie, skoro się nie udaje tak, no to mamy jedną, nowy Uniwersytet Prawniczy Ordo Iuris, który będzie nowe kadry tak prawnicze kształcił, i mamy Akademię Zamojską, która ma być kuźnią kadr nowej, zmitologizowanej Polski, prawda? Tak jest, tak.
i prawne, i narodowe. I możemy być pewni, że zarówno Akademia Zamojska, jak i Kolegium Intermarium Ordo Iuris, czy oficjalnie Fundacji Edukacji do Wartości, która jest własnością Ordo Iuris, ponieważ jest jej prezesem jest wiceprezes Ordo Iuris, a wiceprezesem prezes Ordo Iuris, plus jeszcze cała masa powiązań tych panów, między innymi z Narodowym Instytutem Wolności ministra Glińskiego, gdzie prezesem jest oczywiście czy udziały ten instytut, nie, przepraszam, pan Zych jest w radzie tej instytucji. I przydziela właściwie sobie fundusze, ale to jest także inny temat, także już dzisiaj pewnie go nie zdążymy poruszyć. Ale ja bym jeszcze słowo chciał, jeżeli... Pan profesor Chrobaczyński, tak. Ponieważ ja oczywiście patrzę jako historyk, potrzebuję tego dystansu, żeby zobaczyć bilans skutkowy, no ale siłą rzeczy społeczny historyk jest jakoś powiązany z tym, co jest bieżącością. Otóż ja bym widział dwa elementy, o których panowie wcześniej. Ten pierwszy dotyczący osób, postaw, ewolucji czy też przystosowania, to jest takie gofmanowe człowieka w teatrze życia codziennego. To znaczy elastyczność, przystosowanie. Zwracam uwagę na inną rzecz. Moim zdaniem niezwykłą pokusą jest teza mówiąca o tym, że oświata, edukacja, kultura najlepiej się sprawdza, kiedy jest funkcją systemu. Bo my, partia, my, tacy czy inni, wiemy lepiej. Narzucimy rozwiązanie. Pamiętam, jak wiceminister Sellin przy dyskusji poświęconej Gdańskiemu Muzeum II Wojny Światowej, a napisałem książkę na ten temat, na polityki historii. Sformułował tezę, która mnie rozłożyła, mówiąc nieładnie. My narzucimy światu naszą optykę spojrzenia na II wojnę światową. My, nie wiem, my Sellin, my Gliński. I druga rzecz, która mnie wstrząsnęła. Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii, czyli macierzysta rada ministra Glińskiego. Wisi tą. Napisała oświadczenie, co on wyprawia jako ich profesor. I dodałbym do tego jeszcze jeden kontekst, bo myślę taką kategorią historii długiego trwania. Otóż zdyjmy się kudryckizm, gowinizm, czarkizm. To jest jak trzęsienia ziemi. Ani nauka, ani kultura, ani edukacja takich wybuchów wulkanów nie wytrzymują. Pani Kudrycka powiedziała zdanie, które mi utkwiło. Będą polskie Noble w nauce. Gowin przewrócił wszystko do góry nogami, a Czarnek, dokłada segment ideologiczny. Już bez względu na to, czy się będą te uczelnie łączyć, czy się nie będą łączyć. Otóż wszystkie te elementy spowodowały zamieszanie, bo za pieniądze szły za studentem i na wielu uczelniach trzeba było robić dodatkowe kursy, bo przychodziły dzieci, które nie miały pojęcia o studiowaniu. Gowin powiedział tak, tylko trzy wasze sloty się liczą, nie pisz czterech książek, bo ta czwarta pójdzie na przemiał w sensie punktowym, prawda? Nie będzie się liczyć. Do indywidualnego dorobku. A tu przyszedł żołnierz i żołnierz mówi, będzie po naszemu, bo my, partia, wiemy najlepiej. Albo zrobicie tak, pieniędzy i strumień finansowy pójdzie właśnie tak, jak była mowa, albo do Zamościa, albo w jakąś inną stronę. Kopernik to się w grobie przewraca, jak miałby temu patronować. Niestety. Jeśli mogę to zdanie, tak przyszło mi teraz do głowy, że być może te nowe etaty będą potrzebne do stworzenia nowej dziedziny właśnie wprowadzonej przez pana Czarnka, mianowicie
dziedziny nauk o rodzinie. Nie pamiętam nawet dość wyszukanej nazwy tej dziedziny. Tak, właśnie wszyscy się nad tym zastanawiają, z jakiego języka to pochodzi, prawda? I tak dalej. No więc na szczęście pewnie biblistyka nie, bo to był pierwszy pomysł, tylko ten drugi być może, że wejdzie właśnie na te uczelnie. Jasne. Ja zacytuję mimo wszystko pewne wypowiedzi pana mistrza Czanka, zaczynając od ich pierwszego z jego jeszcze z grudnia ubiegłego roku koronnego projektu, pakietu wolnościowego tak zwanego, pakiet wolności uczelni, prawda, czy pakiet wolności akademickich. To był wywiad oczywiście, no wywiad też rządzi się pewnymi swoimi prawami, czy raczej deficytami, tak byśmy powiedzieli, dla Gazety Polskiej, więc to już nam sygnalizuje coś. Cytuję, musimy mieć większy wpływ na programy studiów, co do tego nie ma wątpliwości. Musimy wyspowodzić konserwatystów na uczelniach, czemu służyć ma wspomniany pakiet wolnościowy. Jeden z rektorów jednej z najpoważniejszych uczelni w Polsce powiedział mi niedawno, że świat krzykaczy lewackich i komunistów to jest mniej więcej 15% jego kadry. Świat radykalnej prawicy, takiej w stylu Konfederacji, to jest 6% tej kadry. Cały środek mieści się między jednym a drugim. Z tym, że jeśli na przykład konserwatyści są zastraszani, to i środek jest zastraszany, bo boi się dyskutować normalnie. Tu trzeba wyspowodzić normalność na uniwersytetach i w tym kierunku zmierzamy. No to jest czystej klasy, czystej rangi Orwell, tak? Zwłaszcza słowo normalność, prawda? Tak jest. Słowo normalność, ale to jest i pakiet wolnościowy, prawda? Tak wiadomo, kiedyś Jarosław Kaczyński mówił o pakiecie demokratycznym, czyli nowym podejściu do traktowania opozycji. Tak. Minister Gliński rozdaje pieniądze organizacjom pozarządowym poprzez Instytut Wolności. To jest Orwell w klasycznym wydaniu. Po prostu całkowite odwracanie pojęć. Oczywiście to jest o tyle proste do interpretacji i o tyle proste do krytyki, że wystarczy te pojęcia odwrócić. Znaczy wiadomo, że jak oni mówią o prawdzie, to kłamią. Wiadomo, że jak mówią o wolności, to chcą zamordyzmu i tak dalej, i tak dalej. To nie ulega wątpliwości. Natomiast oczywiście uczelnia powinna być, uniwersytet powinien być miejscem swobodnej wymiany myśli. Ale opowieść o tym, jak to konserwatyści byli dotychczas przytłaczani, uciszani, czy krępowani w tych wypowiedziach, no jest jakimś absurdem. Jest jakimś absurdem. Ja poza dwoma czy trzema przypadkami międlonymi bez końca, szczególnie tej pani profesor socjologii z Uniwersytetu Śląskiego, Ewy Budzyńskiej, tak, która wygadywała tam jakieś rzeczywiście niesłożone historie na zajęciach i studenci po prostu się na to skarżyli, że wygaduje bzdury, no to poza dwoma czy trzema przykładami, no to ja nie słyszałem o jakichś skargach. Teraz na przykład w moim uniwersytecie podnoszone są takie. Teraz stronnicy, to tumfaccy obecnego rektora, piszą w stylu, a gdzie byliście, kiedy nam nie pozwalano, albo czemu nie protestowaliście, gdy my byliśmy. Ale ja nie pamiętam o tym, żeby kogokolwiek sakowano. Ja nie pamiętam, żeby komukolwiek odbierano głos, żeby kogokolwiek uciszano. Więc opowieść o tym, jak to na uczelniach zapanuje wreszcie wolność, po latach zniewolenia, tłumienia i wyciszania, no jest po prostu konceptem stricte orwellowskim. Tak jest. Jeśli mogę, bardzo proszę, pan profesor Gadę. Jeśli mogę, to było dokładnie odwrotnie, bo przecież zobaczmy, że wszyscy ci nasi byli koledzy, czy moi byli koledzy, którzy teraz w mniejszym lub większym stopniu popierają dobrą zmianę, także na stanowiskach politycznych czy ministerialnych, prawda, bo chcę przypomnieć, że z Jarosławem Gowinem znam się od seminarium profesora Tischnera i nawet pożyczałem mu maszynę do pisania w trakcie habilitacji, bo jej nie miał, czy doktoratu, przepraszam, swój doktorat pisał na mojej maszynie. Otóż przecież oni wszyscy te swoje poglądy mogli głosić i głosili na uczelniach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Przecież rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego został Aleksander Bobko, wybrany wtedy, kiedy była Platforma Obywatelska, prawda? Nie tylko, że nikt go nie sekował, czy utrudniał mu głoszenie jego poglądów, ale wręcz odwrotnie, prawda? Pełnili różne ważne funkcje, co dowodzi, że rzeczywiście to jest bzdura na biegunach, a
to zamykanie ust nie jest żadnym zamykaniem ust, tylko po prostu no, trudno zaakceptować sytuację, w której być może, nie wiem, ujawni się na uniwersytecie grupa wyznawców antyszczepionki albo płaskoziemców, prawda? No i czy my mamy to tolerować na uniwersytecie? Tak jest. Jeszcze jeden cytat z ministra Czarnka. Oczywiście był obecny na inauguracji uczelni Ordo Iuris. Wiadomo, że on inicjował w ogóle pomysł powstania Collegium Intermarium jeszcze zanim został ministrem. Dla porządku podam, że ważne osoby w państwie były obecne i to jest podstawowe pytanie, co na inauguracji takiej uczelni robią osoby, które dzierżą, czy sprawują urzędy publiczne, to jest pytanie. A jest to minister edukacji, minister kultury, jest przedstawiciel, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, profesor Andrzej Zebertowicz. Odczytywany jest list premiera i tak dalej. A uczelnia, która zostaje założona, jest uczelnią fundacji, fundacji samorządowej. Prawda? Jest uczelnią fundacji samorządowej, legitymowana w ten sposób przez najwyższe władze państwowe. Natomiast ten cytat. Przemysław Czarnek oczywiście przemawia i mówi w ten sposób. Najpierw dziękuję przede wszystkim opatrzności Bożej. Dosłownie cytuję, bo o tej uczelni, na której będą kształcić się studenci prawa, rozmawialiśmy z Fundacją Edukacji do Wartości i Instytutem Ordo Iuris od wielu miesięcy, zanim jeszcze przypuszczałem, że dostąpię zaszczytu podpisania, wpisania jej do ewidencji. Dziękuję Panu Bogu za ten zaszczyt. No i dalej takie skojarzenia. W podobnych warunkach powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szalał marksizm i modernizm, który z uczelni rugował prawdę. Dziś nie szaleje modernizm, tylko postmodernizm. Nie marksizm, tylko neomarksizm. I wszystko zanurzone w tej samej absurdalnej ideologii, z której wyrastał i hitlerowski narodowy socjalizm, i komunistyczny bolszewizm, i dzisiejszy neomarksizm. Temu musimy stawić czoła. W jaki sposób? W uprawianiu wolnej debaty akademickiej, którą domyślę ośrodkiem tym będzie Collegium Intermarium. No właśnie, panowie profesorowie. Orwell. Skoro tańczą u pana Rydzyka rządowi eksperci ministrowie, no to naturalną kolej rzeczą jest ten rodzaj także zachowania. Problem na czymś zupełnie innym. Otóż to jest właśnie tworzenie systemu edukacyjnego jako funkcji. Matematycy będą krzyczeć na to pojęcie, że funkcja to coś innego oznacza, ale właśnie jako funkcji rodzaj pasa transmisyjnego. My dajemy wytyczne, dajemy pieniądze. Ja to przerabiałem na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Odsunięto mnie od zajęć historii najnowszej i przesunięto do najnowszej, do XVII wieku, bo się okazało, że problem katyński trzeba inaczej wykładać, że początki Polski inaczej, że źródła do dziejów PRL-u inaczej. Otóż ten czynnik, ta pokusa moim zdaniem jest czymś niebywałym. Ona się czasem rodzi u źródeł, które wydawały, to jest niemożliwe, że i Ksiński, i Grekowski mogą coś takiego zrobić, ponieważ w tym poziomie my się spotykamy z różnymi ludźmi w różnych debatach i tego nie ma, nie było, ale jest pokusa, są pieniądze, są awanse. Czyli mówiąc najprościej, jeżeli kredensy zapełnione beneficjami, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ten kredens otworzy i te cząsteczki wyciągnie z tego kredensiku. To nie jest cały kredens galicyjski czy krakowski. Ja jeszcze mam pytanie do pana profesora Majcherka. Do tego coś dodać? Jasne, tak. Później jeszcze mam jedno pytanie w tym kontekście do profesora Majcherka. Ja śledziłem tą wypowiedź dość dokładnie pana ministra Czarnka, bo całą tą uroczystością jakoś się interesowałem. Ja przyznam, że chętnie bym porozmawiał w wolnej debacie uczelnianej z panem ministrem czy osobami, które tego typu poglądy szerzą.
co oni rozumieją pod pojęciem neomarksizm, co rozumieją pod pojęciem postmodernizm, jakie treści się kryją i tak dalej, żeby wyłuszczyli bardzo dokładnie racje, które są za tym ukryte. I teraz, żeby nie być złośliwym, to ja odwołam się do narracji przeciwnej. Mianowicie mam przed sobą, bardzo polecam książeczkę Teodora Wissengrunda Adorno, Nowy prawicowy radykalizm, rok 1953. Adorno pisze tę książeczkę, w której zwraca uwagę na takie oto kwestie, mianowicie przesłanki dla faszyzmu wciąż trwają. To są na margines wyrzucone tylko myśli samego Adorno. Pokusa nacjonalizmu rośnie, gdy narody przestają odgrywać istotną rolę. Następnie radykalna prawica, uwaga, fascynuje się katastrofą. To Adorno cały czas, to nie Jarosław Kaczyński. Następnie łatka lewicowego intelektualisty, słowo komunizm jako straszak, antysemityzm i technika aluzji, manipulowanie pojęciem demokracji, wyciąganie z kontekstu. Ruchy antywolnościowe przedstawiają się jako obrońcy wolności. Rok 53. Przywiązywanie nadmiernej wagi do symboli. Pseudonaukowa pedanteria radykałów i tak dalej, i tak dalej. To jest odpowiedź z drugiej strony, prawda? I bardzo proszę, ja rzucam podejrzenie na pana ministra Czarnka, że on hołduje nowemu prawicowemu radykalizmowi. Teraz zacznijmy rozmawiać, ale już nie o ideach, tylko o konkretach. Tak jest. Pan profesor Janusz Majcherek, czy to też postawę pana ministra można by było w jakiś sposób interpretować w kategoriach relatywizmu, proszę powiedzieć? Pan jest specjalistą. No wiem, że tutaj odpowiedzieć na... Tak. Tak, ja powiem coś nawet jeszcze bardziej stanowczego. W kategoriach postmodernizmu. Otóż toczyła się niedawno, może już teraz nieco słabiej, z mniejszą intensywnością, taka debata dotycząca tego, czy myśmy przypadkiem, my relatywiści, my postmoderniści, czy żeśmy przypadkiem tego potwora nie wychowali. Dlatego, że jeżeli proklamowaliśmy pluralizm narracji, jeżeli proklamowaliśmy relatywność prawdy, jeżeli proklamowaliśmy dysens jako zastępujący konsens, jeżeli poróżnienie, tak, czy różnia, mówiąc Derridą, jeżeli poróżnienie uznaliśmy za wartość, no to czy myśmy przypadkiem nie otworzyli im drogi? No bo oni po prostu z tego korzystają. Jeżeli prawda jest relatywna, no to czemużby nie? Jeżeli narracja może być dowolna, to czemużby nie? Jeżeli dysens, to czemużby nie? Otóż problem tylko taki, czy kontrargument jest taki, że oni jednak głoszą absolutyzm moralny, poznawczy, epistemologiczny, mianowicie oni twierdzą, że oni są dysponentami jedynej prawdy, że ich narracja jest jedyną słuszną. Że tylko w oparciu o, i tutaj Bóg, naród i tak dalej, padają pojęcia, które mają absolutyzować, a nie relatywizować. A więc owszem, demokracja w jakimś sensie jest oparta na relatywizmie. Na pewno jest oparta na pluralizmie. Na pewno oparta jest na wielogłosie. Ale to nie oznacza, że jak powiedział Tadeusz Gadasz, płaskoziemców dopuszczamy do rozmowy wraz z kosmologami, a antyszczepionkowców wraz z profesorami medycyny. Chociaż może i wśród profesorów medycyny trafią się takie osobniki. Otóż tak jak BBC zrezygnowała już jakiś czas temu z tej kiedyś uważanej za uświęconą zasady, zresztą mającej oparcie w prawie rzymskim, audiatur et altera pars, żeby do każdej debaty dopraszać dwie strony, ponieważ uznali, że są takie tematy czy takie debaty, w których druga strona no nie może być dopuszczona do głosu, no właśnie płaskoziemcy, właśnie wyznawcy teorii spiskowych i tak dalej, no to i my powinniśmy być ostrożni z tym pluralizmem, z tym relatywizmem i z tym postmodernizmem. Powinniśmy być ostrożni, żeby nie doprowadzić do otwarcia pola dla ludzi
no, pochodzący no, z piekła Rotter, tak powiem, tak. Dla ludzi, którzy głoszą poglądy, głoszą przekonania, głoszą ideologię, kompletnie szalone. Jasne. Ja bym to widziała w ten sposób, używając tutaj angielskich sformułowań, że dostęp do wiedzy naukowej, do debaty i tak dalej, prawda, na zasadzie open access jest dzisiaj absolutnie niezbędny. Natomiast zajmowanie się nauki, a więc open source, otworzenie tego kodu źródłowego dotyczy tylko niewielu, czyli ludzi kompetentnych na zasadzie dowodu, no pewnej, nazwijmy to merytokracji opartej na szacunku, prawda? Nie każdy może wypowiadać się w imieniu nauki, uprawiać naukę po prostu. No to tutaj nawiążę do sytuacji w Uniwersytecie Pedagogicznym. Niektórzy z moich znajomi sugerują mi, żebym pozwał kanclerza w procesie cywilnym. Ja mówię to trochę półżartobliwie, bo nie mam takiego zamiaru. Ponieważ on właśnie publicznie oświadczył, że zwalniani są pracownicy, którzy nie wykazują odpowiedniego dorobku, potencjału czy zaangażowania naukowego. Czy inaczej mówiąc, ten człowiek uzurpował sobie prawo do oceny dorobku naukowego profesora. Tak? Prawo, którego, zwrócę uwagę, nie ma nawet rektor. Bo nawet rektor nie ma prawa oceniać dorobku naukowego, co zresztą jest słuszne, ponieważ naszym rektorem jest polonista, trudno, żeby oceniał dorobek naukowy fizyków czy geografów. Otóż od tego są specjalne gremia, tak? Rady dyscyplin i tak dalej. Więc to też pokazuje, jak ważna jest ta zasada, którą pani sformułowała. Ja nie twierdzę, że my powinniśmy się całkowicie oddać rządom merytokracji, a tym bardziej rządom technokracji. Andrzej Szacha kiedyś sformułował bardzo trafne, krytyczne uwagi przeciwko takiemu wyobrażeniu merytokracji jako ideału władzy czy ideału nauki. Otóż zawsze powinniśmy zostawiać miejsce na myślenie krytyczne, na kwestionowanie, na podważanie, na formułowanie śmiałych czy wręcz prowokacyjnych hipotez. No ale to jednak w ramach pewnego dyskursu, no i jednak bez pozostawiania pola na zupełnie dzikie, absurdalne, pozanaukowe koncepcje zabarwione ideologicznie, a nie ugruntowane na naukowej bazie. Mogę jeszcze słowo? Bardzo dziękuję. Tak, pan profesor Chlebaczyński. Zauważam jeszcze jedną istotną rzecz. Tak było w czasach słusznie minionych. Empirycznych dyscyplin się nie dotyka w tej narracji, o której tu rozmawiamy. Laboratoryjnych nauk, no łysenki nowego zapewne nie będzie. Natomiast obszarem no takiego stąpania po kiszonej kapuście to jest właśnie szeroko rozumiana humanistyka i nauki społeczne. Nawet w mniejszym stopniu pedagogika, czy pedagogika z przywalnością. Otóż uderzenie idzie tylko w część naukowej. Ja nie słyszałem, aby minister Czarnek wypowiadał się w kontekście fizyki, chemii, biologii, czegoś tam jeszcze. Jego przedmiotem refleksji, tak jak kiedyś, nie wiem, Bermana czy kogoś innego, jest to, co kształtuje pewien typ charakteru wychowania, edukacji, narracji, ale także i albo odwracania pojęć, to Orwell okej, ale także i kształtowania pojęć. Na mnie olbrzymie wrażenie zrobiło pojęcie posła Suskiego, patriotyzm genetyczny. I to jest rozwinięcie. Tak, jak mój dziadek walczył, ojciec walczył, ktoś walczył, to ja już jestem patriotą, bo to ma funkcję genetyczną. Otóż zwracam uwagę, wszyscy do tej narracji, w tym porządkowaniu i w tej zapale rewolucyjnym obszarów humanistyki. Ja od pierwszego roku tłumaczę studentom, nie ma historii Polski, jest jedna historia. To, że akcentujemy konteksty historyczne polskie, to jest pewien rodzaj wyboru.
a minister Czarnek z mrużenia oka. Historia Polski będzie osobna. Ja w szkole średniej miałem osobno podręcznik Heleny Michnik do historii Polski i profesora Kaca, Piwarskiego jeszcze do powszechnej. Ale mój nauczyciel przedwojenny jeszcze z tajnego nauczania mówił, to są głupoty, jest jedna historia. Zostało. No ale jeżeli to wia doktryna, wia rozporządzenie, to przesuwając akcent w stronę wyłącznie historii Polski, nie będzie tego, co w historii jest fundamentalne. Zrozumienie procesu historycznego. Jeśli mogę, to skoro pan profesor Chrobaczyński odwołał się do tego pojęcia patriotyzm, to ja chciałem przypomnieć pojęcie inne, mianowicie jakieś 2 lata temu profesor Andrzej Przyłębski, obecnie profesor filozofii, uwaga, hermeneuta z Uniwersytetu Poznańskiego, obecnie ambasador Polski w Berlinie, powiedział, że widzi w członkach PiS-u substancję metafizyczną. A to jest kryptocytat z Heideggera, prawda, który mówił o Niemcach jako narodzie metafizycznym, prawda, narodzie, który dokona radykalnego przełomu w kulturze i cywilizacji europejskiej. I te zamierzenia, być może edukacyjne, sięgają dalej, bo jak wiemy, tu nie chodzi o to, byśmy odeszli z Europy, tylko byśmy ją przemienili, prawda, byśmy zmienili Europę, nie wiem, na Europę, w których będą sami metafizycy mieszkali, prawda, i będzie substancja metafizyczna w nich buzowała, tego nie wiem, ale nie ukrywam, że te konteksty, które odsyłają do przeszłości, ja nie bez powodu przytoczyłem tutaj tą książeczkę Adorna, one mnie ogromnie niepokoją, bo przypomnijmy sobie, że Nowy Ład to także Neue Ordnung, jest popularyzowany przez Adolfa Hitlera. Panie profesorze, no, do tych słów ja bym powiedziała, odpowiadając mojemu rówieśnikowi notabene, jestem nawet o parę miesięcy starsza od ministra Czarnka, ale więc odpowiadając na tę enuncjację ideologii, z której wyrastał hitlerowski narodowy socjalizm, komunistyczny bolszewizm, chodzi o postmodernizm, taki neomarksizm obecnie. Jednak poleciłabym lekturę Ernsta Frankla The Dual State. Pierwsze wydanie 1941 rok, ostatnie 2017. O podwójnym państwie, państwie normatywnym i prerogatywnym. On pisał o Niemczech roku 1933. I naprawdę każdy przytomny, nie trzeba być wielce inteligentnym, odgadnie, że to jest to, co dzieje się w tym momencie w Polsce. Dzisiaj mamy państwo prerogatywne, to co robi PiS. Pełna zgoda. Zbliżając się powoli do końca, bo nie chcę panu profesorowi trzymać, już jesteśmy prawie 2 godziny, rozmawiamy prawie 2 godziny. No, ostatnie zdania, które panowie profesorowie chcieliby wypowiedzieć. Tak, o, jest pytanie, tak, bardzo proszę, Piotr. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja przysłuchiwałem się też z wielką uwagą tej dyskusji i też wydaje mi się, że na zakończenie warto byłoby zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące reakcji środowiska akademickiego na sytuację na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Znaczy pytam o to nie bez powodu, bo jak obserwuję całą tą sytuację, to takie wrażenie odnoszę, że znaczy to nie jest jakaś taka, że tak powiem, reakcja, na którą właściwie ta sytuacja zasługuje, tak? No, w tej chwili się pojawiła lista, petycja, tak? No ale to pojawiło się bardzo niedawno. Natomiast no, ja pamiętam różnego rodzaju wpisy na Facebooku i pana profesora Chrobaczyńskiego i wielu innych osób, takie, które, że tak powiem, no wręcz upominały się o tę reakcję środowiska, prawda? No, przez długi okres czasu dosyć ta sytuacja, że tak powiem, w pewnym milczeniu się działa. I stąd moje właśnie pytanie o reakcję środowiska i też o szerszy problem, solidarność środowiska akademickiego w ogóle, prawda, wobec siebie, tak, i relacji wobec siebie. No, żeby tylko przypomnieć takie trochę inne sytuacje, wynikające z czego? Już od reformy pani Kudryckiej, prawda, kiedy pojawiła się idea uniwersytetów flagowych, czy obecnie Zagowina Uniwersytetów Badawczych, no, bardzo wiele uczonych na uniwersytetach tych, które właśnie były przeznaczone do bycia uniwersytetami czy flagowymi, czy badawczymi, prawda, zaczynało bardzo chętnie wchodzić w układ z tą władzą, tak, i urządzać się w tym systemie. Tutaj ciśnie się na usta, prawda, ten bon mot Kisiela, tak, urządzania się wiadomo gdzie w tym przypadku.
Też zdarzały się takie przypadki, że w mediach społecznościowych niektórzy badacze dosyć nawet w taki sposób lekceważący wypowiadali się o tych uniwersytetach, które niekoniecznie kwalifikowałyby się z różnych powodów, tak, na to, żeby mieć status uczelni badawczych. Tak? Czyli nie ma jakiejś takiej empatii, jakiegoś takiego poczucia wspólnoty, wartości pewnej, wokół których powinniśmy się skupiać, tak? I wokół których powinniśmy się koncentrować, o które powinniśmy walczyć, jakichś priorytetów. I stąd właśnie to moje pytanie. Tak? I jak to wygląda od strony właśnie tej waszej? Tak? Czy doświadczacie jakiejś takiej solidarności, no oprócz tej petycji, tak? Czy też niekoniecznie? Czy spodziewaliście się może jakiegoś takiego, jakiejś reakcji większej, czy niekoniecznie? Dziękuję. Ja się dopominałem, nie ukrywam, ale zacząłbym tę odpowiedź od takiej konstatacji. Popatrzmy na procent na obecności nauki w PKB od dziesiątków lat. I bitwa o kasę, a uniwersytety to drogie przedsięwzięcie, jest bitwą, która z jednej strony pokazuje, że nie wszyscy są sobie równi, bo uniwersytety wielkością, siłą, historią różnią się między sobą. Pęd do uniwersytetu czy uniwersyteckości, przeżywałem to, ponieważ myśmy relatywnie zmieniali nazwę uczelni z Wyższej Szkoły Pedagogicznej po Akademię Pedagogiczną aż do przymiotnikowego uniwersytetu. I problem polega na tym, że spora część tych uniwersytetów nie była w stanie stanąć w szranki. Na przykład nie było wydziałów prawa, nie było wielu innych jeszcze kwestii, ale przecież jak my się wszyscy wywodzimy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, historycznie rzecz biorąc. I ta rywalizacja jest pochodną wspomnianego kredensu w dużym stopniu. Wzrost nakładów na naukę, na kulturę spowodowałby niewątpliwie, że tak byłaby aż tak rozciągana. Można konkurować, ale generalnie rzecz biorąc, ja pamiętam okres Gierkowski z tego śmiesznego funkcjonowania w każdej wsi WSI, kiedy na siłę tworzono, bo były 49 województw, wszędzie musiał być rektor ubrany w togi, bo wojewoda, bo sekretarz partii i tak dalej, i tak dalej. Otóż nas w środowisku akademickim moim zdaniem też czeka poważny dyskurs solidarności. W takim sensie my, uniwersytety, a nie ten uniwersytet czy tamten uniwersytet, bo dla wszystkich pole awansu jest tożsame. Każdy z każdego uniwersytetu przechodzi tę samą ścieżkę awansową. Doktorat, głównie habilitacja później i tak dalej. Okay. Jeśli mogę, to wydaje mi się, że pan Piotr dotknął tutaj absolutnie kluczowego problemu i Jacku, częściowo na niego odpowiedziałeś, mianowicie właśnie ta mizeria środków finansowych przeznaczona na naukę w Polsce spowodowała, zamiast tworzenia solidarności i wspólnoty akademickiej, bardzo niezdrową konkurencję. Wiemy o tym, że te duże jednostki mają większą siłę przebicia, obsadzają swoimi kandydatami te ważne instytucje, takie jak NPRH i tak dalej, prawda, które jednym przyznają środki, innych blokują. I niejednokrotnie mówiłem o tym, że nawet jeśli jakiś instytut by wykonał gigantyczną pracę i przebił szklany sufit i wszedł nagle do najwyższej ligi, to i tak prawdopodobnie będzie miał niższą kategorię, bo musiałby się podzielić inni środkami z nim, prawda? A tutaj jest to walka na śmierć i życie. I wydaje mi się, że to jest dokładnie powielenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński nie zna innej polityki niż ta, którą ja znam jeszcze z materializmu dialektycznego i historycznego, a szczególnie pewnej zasady jedności i walki przeciwieństw. Mianowicie trzeba środowiska antagonizować i tym antagonizmem zarządzać. Na koniec może będzie to taka dobra anegdota, którą mi kiedyś ksiądz profesor Tischner opowiadał, jak to szedł góral
z workiem na plecach i od czasu do czasu potrząsał. Podeszła turystka i pyta, Baco, gdzie idziecie i co robicie? On mówi, niosę w worku kota z psem, idę na targ. Jak je niosę spokojnie, to gryzą mnie w plecy, a jak je wstrząsnę od czasu do czasu, to gryzą się między sobą. I my niestety jesteśmy efektem tego, jak antagonizuje się między sobą środowiska prawnicze, dziennikarskie, prawda, środowiska kultury i także środowiska naukowe niestety. Ja jestem, muszę powiedzieć, zbudowany, a nawet wzruszony skalą życzliwości, poparcia, skalą tych reakcji, jakie różni ludzie, moi przyjaciele, współpracownicy, znajomi, koledzy, absolwenci, magistranci, studenci, dyplomanci i tak dalej, a czasem osoby, o których już nawet zapomniałem, że je znam, po latach piszą do mnie, dzwonią, telefonują, wysyłają SMS-y i wysyłają, co jest dla mnie szczególnie cenne, kopie listów, jakie ślą do rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w obronie mojej, w obronie pozostałych zwalnianych pracowników, w obronie Instytutu i w obronie Uniwersytetu. Owszem, być może to nie jest tak medialnie widoczne. Być może to nie jest coś, co by poruszyło niebo i ziemię, ale te pojedyncze, od pojedynczych ludzi, od moich studentek sprzed kilkunastu lat na przykład, listy, słowa pocieszenia, wsparcia, życzliwości, sympatii, niektóre wręcz rozbrajające komplementami, które prawdopodobnie, jak sądzę, przekraczają moje zasługi. Otóż to wszystko było dla mnie niezwykle budujące. Dzisiaj to powiedziałem mojej żonie. Wiesz, mam poczucie, że jednak coś w życiu zrobiłem. Że mam tylu życzliwych mi ludzi. Ludzi, którzy dobrze mi życzą, ludzi, którzy dobrze mnie wspominają, ludzi, którzy dobrze o mnie mówią. To jest dla mnie warte więcej niż wszystkie krzywdy i przykrości, jakich zaznałem w ostatnich tygodniach, jakie pewnie jeszcze nie będą mi darowane w najbliższym czasie. Potwierdzam to samo. Potwierdzam, dostaję olbrzymią ilość w tej chwili maili, różnego rodzaju listów, treści, podpisów. Dokładnie tak jest. No to przynajmniej jest życzliwość po prostu tutaj oddolna, także, że tak się wyrażę. Ja jeszcze przypomnę o protestach studentów. Tak jak panowie powiedzieli, rektora nie obchodzą studenci, jego zdanie. Tym bardziej kanclerza, który zachowuje się wobec nich brutalnie, tak można powiedzieć, ale stworzyli bardzo ciekawe takie forum na Facebooku czy na mediach społecznościowych. Błyskotliwa nazwa, Save Up, Save UP, gdzie Save Up można tłumaczyć też na różne sposoby. Oczywiście ochrońmy Uniwersytet Pedagogiczny, ale także oszczędzajmy, tak? Oszczędzać. Wiele rzeczy w tym kontekście można tutaj oszczędzać. Save Up odnosi się także do zapisu na dysku komputera po prostu, w pamięci komputera. Jeszcze pewnie jakieś inne konotacje można znaleźć. Bardzo zgrabne, bardzo fajne hasło. Jeszcze takie forum Wolna Nauka mocno się angażuje w informowanie też, co się dzieje. Lokalna, wyborcza, rzecz jasna, OKO.press też to śledzi, czyli no wiadomo, te media, które są. Wydaje mi się, że listy protestacyjne stosowały też uczelnie krakowskie i oświadczenie Prezydium Rady Naukowej Dyrekcji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN także wystosowało list. Na pewno Jagiellonka, na pewno AGH, jeszcze pewnie inne uczelnie. Także jest to lokalnie, jakiś odzew mimo wszystko jest. Natomiast Piotrze, ty wywołałeś potężny temat, którego dzisiaj nie poruszymy, natomiast moja krótka odpowiedź brzmiała tak. Jest rok ewaluacyjny. I podświadomie ludzie myślą, że sprawa UP, Uniwersytetu Pedagogicznego, idzie od góry. Przyczyna idzie od góry. I boimy się, że na przykład znowu będzie jakaś interwencja w punktację czasopisu. Zapewne tak. Zapewne tak. Odpowiedź prosta. No, oczywiście rzecz jasna, niewyczerpująca, ale tak to wygląda. Jasne. Może warto przypomnieć na koniec znaną fraszkę. Dzieci, źle się bawicie, dla was to jest igraszka. Nam chodzi o życie. Nam chodzi o życie, tak jest. Tak. Proszę Państwa, żeby nie kończyć tak, no powiedzmy, chociaż w sumie optymistycznie się po części kończymy tę rozmowę,
Ale ja ze względu na panów profesorów, których łączy wiele, jesteście przyjaciółmi, ale łączy was też miasto, które myślę, że jest jednym z waszych miejsc na tej planecie, miasto Kraków, prawda? Chciałabym tu przytoczyć kilka, ponieważ na czasy troszkę trudne czy ciężkie, dobra jest poezja, tak mi się wydaje, kilka wierszy z tomu Marcina Świetlickiego, Drobna zmiana. Zacznę od pierwszego. Tyle świetnie dobrany, że jest to wiersz, który nie zdradza niczego, a mówi prawie o wszystkim. Dwa słowa. Na początku były dwa słowa. Po jakimś czasie pojawiło się jedno słowo. Strach pomyśleć, co będzie dalej. Lepki, zimny kurz. Fochy co do ojczyzny, wiadomo. Wybuchy niekontrolowanego śmiechu to wielkie zagrożenie dla ojczyzny. Woli patetyczny skurcz, nie pozwoli, by stawiać przeszkody na drodze wstecz. Gowin sam w domu. To nie jest dobry pomysł. Istnieje zagrożenie, że spod łóżka wypełzną klasycy filozofii z zakurzonymi brodami i tłumaczyć im trzeba będzie w nieskończoność, że ich tezy zupełnie nie odnoszą się do Polski, a oni będą złorzeczyć i chichotać. Zła. Źle wybrana droga. Do jakiego punktu wrócić, by była dobrze wybrana? A jak się okaże, że to jedyna? Brnijmy, popełniajmy. Te nieliczne, urocze momenty triumfu nie są oczywiście wytłumaczeniem, ale brnijmy. Roztrój. Ład padnie. Te sekundowe euforie, tak naprawdę przedwczesne były i między sny należałoby je włożyć. Ład padnie, główna księgowa zdecyduje, że to nie był ład, że to zbrodnia była i sen. Nocą przyjdą ludzie głównej księgowej i opieczętują. Minister kultury i dziedzictwa ma refleksję. Wiersz zaczyna się cytatem z wypowiedzi ministra kultury, obecnego oczywiście. Jeśli przeanalizujemy korzenie cywilizacji europejskiej i jej kultury, to nasuwa się refleksja, że nie byłoby jej bez zdolności ludzi do samoograniczenia wynikającego z wartości chrześcijańskich. Czytam to zdanie z zachwytem. Pan minister analizuje korzenie, samoogranicza się. To brzmi uroczo, nieprzyzwoicie. Wojna. Wojna cwanych z cwanymi, która wywołuje wojnę głupich z głupimi. Wcześniej trwała w ukryciu, teraz toczy się jawnie. Nie potrzebuję haseł i zgromadzeń. Maszerują po suficie. Jestem jeden, łatwo mnie policzyć. Nie wiem, czy panowie się zgodzą, ale mi to brzmi jak polski epilog przemiany Kafki. Polska 7. Człowiek o ego ludzika z klocków Lego robi dla człowieka o ego wielkości Syberii. To zapewne fascynująca historia, ale wolałbym raczej jej nie poznawać. Drobna zmiana. Od bramy w prawo na rogu Bożego Ciała i Ditla kamienica, w niej w latach 30. tamtego wieku podobno była kawiarnia, w której bywali żydowscy i polscy artyści. Dzisiaj jest tu sklep z militariami. Drobna zmiana. Wieczorem napotykam was wszystkich. Boicie się? Sami daliście im broń. Pudełko z zabawkami. Porobiło się tak, że jak się powie, och, ten pajacyk, och, ta małpka, od razu wiadomo, jaki pajacyk, jaka małpka. I zwolennicy małpki i pajacyka od razu protestują. I olbrzymi cień karła jeszcze do tego. I czający się w cieniu liski. I na końcu deadline, ostatni wiersz. I nie można w nieskończoność. Oczywiście, że nic nie jest niezmienne. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wielce dla nas również pouczające. I mimo wszystko, bo jesteśmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli. Dziękujemy pięknie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia przy kolejnej okazji. Do zobaczenia. Tak jest. Thank you.